Kochani, witaj Kamilu. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do współtworzenia tego czasu i przestrzeni w ramach mojego projektu Republika Długich Spódnic. Ja się nazywam Natalia Maria Romaniuk, jestem założycielką Republiki, ale tworzę masę innych projektów, bo jestem artystką, a drodzy kochani, wspaniali moi, nasi odbiorcy, mam zaszczyt przedstawić wam Kamila Mierzenia. Trudne nazwisko, ale znacie go doskonale z takiej przestrzeni jak globalne przebudzenie. Kamil już od wielu, wielu lat pasjonuje się tematem świadomości i możliwościami drzemiącymi w człowieku. I to jest taki temat, którego po prostu nie tyle fascynuje, ale też zobaczył wiele lat temu, że trzeba się przebudzić z tego matrixu, z tej takiej codzienności, którą nam życie daje, bo jest coś więcej, jest coś znacznie, znacznie więcej. I dzisiaj sobie porozmawiamy z Kamilem w ramach mojego cyklu Świadoma Męskość. Miło mi, Kamil, ciebie tutaj powitać. Tak, a więc dziękuję, Natalio, z całego serca za zaproszenie. Jestem ci niezmiernie wdzięczny, no i też wielka dla mnie radość porozmawiać z tobą. Generalnie bardzo lubię rozmawiać, teraz na takim etapie jestem, że się otwieram tam od około roku na tego typu doświadczenia, rozmowy. Też pozdrawiam wszystkich widzów, którzy to oglądają i oglądną. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. No i też muszę przyznać, że taki czuję też mały stresik, ponieważ no ten temat świadoma męskość to jest takie coś, co za bardzo jakoś nie zgłębiałem, w sensie jeszcze o tym nie mówiłem tak dużo. Więc no ciekawi mnie, co z tej rozmowy wyjdzie, ale zrobię taki wstęp, wiesz, bo ja to zaczęłam ten temat ponad rok temu, kiedy ja przechodziłam jakąś moją największą chyba taką na tamten czas transformację, bo ja się rozstałam z ówczesną miłością mojego życia i po prostu potrzebowałam w swoim świecie zamanifestować męskość, po prostu. Ja to sobie nazwałam świadomą męskość, natomiast teraz bym zweryfikowała ten tytuł, bo jest po prostu świadomość, a męskość, żeńskość to już jest takie, to jest już ciągle będzie w paradygmacie dualizmu, dzielenie na te dwa pierwiastki, a już dobrze wiemy, że i tak musimy zintegrować swoją męskość w sobie, kobiety, a mężczyźni swoją żeńskość, żeby znaleźć balans, żeby nie być ani w jednej, ani w drugiej energii, bo po prostu wtedy traci się smak życia. Mhm, dokładnie. No, więc tak się rozpoczął ten temat świadoma męskość. Więc porozmawiamy sobie po prostu o męskości, o świadomości. I może od razu zacznę pytaniem, bo zanim weszliśmy tutaj na antenę, to gdzieś wypłynęło właśnie, że jesteś na takim etapie budowania domu. Budowania domu, tego ogniska domowego, ale też tej takiej fizycznej przestrzeni. Więc powiedz mi, jak to jest z punktu widzenia mężczyzny, który się przebudził, który już wyszedł z Matrixa albo cały czas z niego wychodzi, a jednak gdzieś ten Matrix go przecież wzywa, bo jest ta codzienność, tak? Trzeba coś włożyć do garnka, trzeba za coś kupić ubrania, trzeba gdzieś mieszkać. Jak ty to widzisz i jak ty to łączysz? Wiesz co, no jest to w moim przypadku proces wieloletni, on cały czas trwa, cały czas jeszcze, wiesz, różne zachodzą procesy we mnie, te integracyjne, uwalniania, też tej właśnie integracji męskiego z żeńskim, no bo to też jak dobrze wiesz, mamy w sobie zarówno mężczyźni, kobiety, obydwa te pierwiastki i teraz też jest taki czas, że ta święta kobiecość się na Ziemi przebudza, na naszej planecie, co pełni ważną rolę i generalnie też tutaj ja jako mężczyzna z jednej strony przechodzę proces jakby też odkrywania w sobie tej kobiecości, łączenia się z nią, tego pierwiastka żeńskiego i też odkryłem takie tutaj moje wewnętrzne uświadomienie jest, że dopiero będę w stanie swoją męskość też w pełni przejawić, ten pierwiastek, jeżeli najpierw się zwrócę w sobie do tego pierwiastka żeńskiego, go zintegruję, czyli też wejdę w swoje serce i dopiero to spowoduje, taką miałem kiedyś wiesz, wizję medytacji, że takie to spowoduje wybuch, integrację i wybuch tej takiej połączonej męskości z żeńskością, więc to jest taki proces, o którym też chciałem wspomnieć. No a tak, tutaj wspomniałaś o tym domie, to faktycznie są to dopiero takie początkowe kroki, początki tego wszystkiego. Nie tyle jest to budowa już samego domu jakby od zera, tylko bardziej remontowanie domu, który już jest. To tam bardziej chodzi o taki strych. Dopiero jest to taka faza wstępna, planowanie, tam robienie projektów, też właśnie z moją narzeczoną Karoliną. Teraz byliśmy w Polsce ostatnio, żeby tam trochę tam ogarnąć, załatwić.
No i powoli tutaj będziemy ruszali na wiosnę już z tam pierwszymi jakimiś takimi remontowymi sprawami, więc no to też jest fajne, jeśli chodzi o ten proces przebudzania integracji tej męskości w sobie, odkrywania tej, rozwijania męskości w sobie, ponieważ ja widzę taką ścieżkę u siebie, że to trwa od wielu lat i nie zawsze u mnie we wcześniejszych latach, jeszcze jak byłem tam o wiele, wiele młodszy nastolatkiem, czy nawet dzieckiem, nastolatkiem, te pierwsze lata dojrzałości, ta męskość, którą właśnie, to co ja widzę, co jest męskością, było tak jakoś w pełni ustabilizowane, w pełni odkryte i w pełni przejawione. Też często gdzieś u mnie to było zablokowane. To też się wiązało z odpowiedzialnością, bo dla mnie na przykład męskość jest równoznaczna z braniem odpowiedzialności za samego siebie. Nie tylko za siebie oczywiście, ale też przede wszystkim najpierw za samego siebie. No i taki miałem etap właśnie w swoim życiu kiedyś, gdzie tego brakowało. Trochę od tego uciekałem. To takie czasy te młodzieżowe, tam 18, 20 lat, te początki jeszcze tam 21, 22. I teraz już od tam kilku dobrych lat jestem w tym etapie, aby tą odpowiedzialność wziąć za siebie, starać się to rozwijać. No i takim kolejnym krokiem dużym to jest właśnie sprawa z tym tutaj domem. I to jest też takie fajne, no bo to jest połączone z taką też kreacją, z planowaniem i to też się fajnie połączyło, wiesz, z tym, jaka jest moja Karolina, czyli ona jest taka bardziej artystyczna, też się interesuje projekcją wnętrz, aranżacją wnętrz, tego typu sprawy, więc ja to tak widzę, że obydwoje przechodzimy teraz taki właśnie proces zarówno tej integracji męskiego z żeńskim, że ja tutaj staram się jakby stworzyć takie warunki też dla niej, żeby przestrzeń, takie otoczenie, przestrzeń, warunki, możliwości też związane właśnie tutaj z tym naszym domem i w tym kierunku po to, żeby ona też mogła tam jakby tą swoją żeńskość, tą kreatywność, tą pasję, te pomysły wszystkie tam wyrazić i manifestować, więc po prostu no to tak jest to taki jeden z procesów, ten dom nasz, z takich też teraz głównych, które świadczą o tym, że integrujemy w sobie to męskie i żeńskie, więc to tak mogę w skrócie o tym wspomnieć. Super, czyli tak naprawdę wyjście z tego matriksu wcale nie oznacza, że wyzbywasz się przyjemności korzystania właśnie z dobrodziejstw matriksu, czyli wygodnego domu, fajnie urządzonego, wręcz przeciwnie, że dopiero, ja to tak widzę, że dopiero z tej perspektywy, gdzie masz świadomość, że jesteś twórcą swojego świata absolutnie w całości, że nie ma żadnej istoty ponad tobą, tylko jesteś ty jako ta świadomość, która się tutaj przejawia i która po prostu tworzy każde swoje doświadczenie, wybiera swoje doświadczenie. To jest bardzo ważne słowo ostatnio w moim życiu, że ja wybieram moje doświadczenie. Więc jeżeli jestem świadoma, że to tak funkcjonuje, to mogę wręcz się cieszyć tym, że okej, fajnie, to ja wybieram teraz bycie we dwoje, tak? To ja wybieram tego człowieka, wybieram tego mężczyznę dla siebie, wybieram zbudowanie z nim domu, wybieram założenie z nim rodziny. I jest tam też ważny moment, że z racji tego, że ja wybieram, to nie ma żadnej siły, która by mnie w tym powstrzymała, bo to jest mój, ja jestem jedyną siłą, która może zmienić zdanie i się to nie wydarzy. I zauważyłam, że często jest tak, że ludzie się chwieją w swoim życiu, nie wiedzą, dlaczego im rzeczy nie wychodzą, ale właśnie nie wychodzą im dlatego, że się chwieją w swoich wyborach i w takim poczuciu siebie, że ja na to zasługuję, że ja mogę mieć wszystko i mogę sięgnąć ręką po prostu właśnie po kobietę, którą wybrałem, tak od po prostu, to jest moja kobieta, ja chcę z nią zbudować życie całe, nie? Tak, dokładnie, no podpisuję też się potem i wiesz co, z tematem matriksu, a także z tą taką obfitością, to jest fajna sprawa, ponieważ dla mnie też ta męskość to jest w pewien sposób zarządzanie tym matriksem, panowanie nad tym matriksem, tu możemy matriks porównać w tym przypadku do materii, do świata materii też trochę, i taka męskość zdrowa, zrównoważona, taka w pełni no, zharmonizowana, to jest moim zdaniem wtedy, kiedy my nad tą materią panujemy, w sensie, że trzymamy nad tym kontrolę, że ogarniamy to sobie wszystko fajnie, a niezrównoważona jest wtedy, gdzie aż jest ten nadmiar tego wszystkiego, że poprzez to panowanie ta materia nad nami przejmuje władzę, kontrolę, że te wszystkie, wiesz, tam pożądania, cele, ambicje, że wiadomo, fajnie jest mieć cele, żeby to było takie zdrowe i normalne, naturalne, ale ten problem się zaczyna wtedy, kiedy to wszystko nad nami przyjmuje władzę, ta ambicja już bierze właśnie górę i stąd się potem biorą różnego rodzaju jakieś w nas wypaczenia i takie różne odchylenia od normy, więc pod tym kątem to tak, jeśli chodzi o ten matrix, to uważam, że
świat materii jest też nam po to dany, aby go doświadczać. I też ja tutaj lubię mówić o takim punkcie widzenia związanym ze świadomością, też trochę z duchowością, chociaż tego słowa duchowość to tak średnio lubię używać. I też odkryłem kiedyś, wiesz, że ważnym aspektem tego naszego duchowego życia jest sam temat obfitości, ponieważ tak się wychowaliśmy w takiej kulturze, gdzie często nas się tutaj programowało na to, aby temat obfitości, czy to finansowej, właśnie takiej materialnej, czy też inne aspekty, jak tam zdrowotna, obfitość miłości, obfitość gdzieś w sobie kreatywności, inteligencji, tego typu sprawy, tak się nas programowało, abyśmy się tej obfitości jakoś zrzekali, aby się o niej odsuwać, że jest ona czymś złym w pewien sposób, czymś takim niegodnym często, a ja no właśnie to widzę, że z poziomu właśnie duchowego, z poziomu duszy, naszą naturą jest obfitość, w tych wymiarach duchowych tam w ogóle jest pełna obfitość wszystkiego i też na to tak fajnie spojrzeć i też ja taki proces przechodziłem i przechodzę, aby nauczyć się tutaj na ziemi tak patrzeć na rzeczywistość, tak patrzeć na samego siebie, dążyć w tym kierunku, aby tą obfitość przejawić, aby też odkryć siebie jako źródło obfitości, a to też się wiąże, wiesz, z fajnym życiem w świecie materii. Dokładnie tak. Takie sprawy jak podróżowanie, zwiedzanie świata, jakieś takie swoje hobby, robienie nowych projektów fajnych, takie cele, tego typu sprawy, na to też są potrzebne często pieniądze. No, pieniądze też są pewnym narzędziem, są też symbolem, są przede wszystkim energią, nie są ani złe, ani dobre, więc to też o tym chciałem wspomnieć, że taki przechodziłem kiedyś proces właśnie jakby odkodowywania się z tego typu starego patrzenia na temat obfitości, materii, też pieniędzy i też takiego odkrywania w sobie tego, czym ta obfitość jest, czym jest ten pieniądz, że jest właśnie tylko narzędziem. No i właśnie myślę, że jeżeli chcemy dążyć jako tutaj ludzie do tej nowej ziemi, czyli taki świat przyszłości, chociaż on istnieje już teraz w nas, pełen obfitości, żeby też system był taki, który by nam generował tą obfitość na każdym poziomie, no to najpierw sami musimy pierw sobie te złoża, źródło obfitości odkryć i później dążyć do tego, aby w naszym życiu, w tym naszym małym fraktalu ta obfitość po prostu fajnie płynęła i ona się dopiero wtedy pojawi, kiedy my sami po pierwsze uwolnimy się z pewnych tutaj przekonań umysłu, takich starych programów, które tą obfitość wstrzymują, a wręcz w nas kreują w naszym życiu i w nas brak, to poczucie niedostatku. No i wtedy to po prostu jak to przerobimy i też dojdziemy do, w sobie do takiej tej już energii obfitości czystej, tego źródła, poczucia, że ja jestem tą obfitością, no to wtedy rzeczy ona zacznie wpływać do nas z różnych stron i na tym taki ten proces polega i też często właśnie o nim lubię tutaj mówić. Tak, bardzo ładnie to powiedziałeś. Ja myślę, że to jest też bardzo kluczowe, bo ja obserwuję, że to się bierze właśnie często z braku, które sam wykreowaliśmy. To też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że skoro my jesteśmy kreatorami wszystkiego w naszym świecie, teraz jest takie bardzo modne słowo, wszyscy go zaczynają coraz częściej używać, ono się nazywa manifestujemy, tak? Nawet się niektórzy trenerzy po prostu przepychają, kto pierwszy i kto ma większe prawa do używania tego słowa manifestować. No ale mamy książkę Manifestacje marzeń, też nie, która została wiele lat temu wydana, więc jakby słowo jest w obiegu świadomości i my rzeczywiście manifestujemy, nawet już odchodzi się od słowa przyciągamy, tak prawo przyciągania było, teraz jest prawo manifestacji, że ja manifestuję moje doświadczenie, dlatego że jestem świadomością, która po prostu wybierając, wchodzi w odpowiednie klatki filmów, odpowiednie sceny. I to wrażenie takiej ciągłości, którą tutaj mamy, prawda, że ta ręka się rusza. Moja trenerka Eliza Sarna, moja mentorka była, po prostu opowiadała taką fajną właśnie historię, że jak ruszasz ręką, to wydaje ci się, że masz ruch płynny, ale tak naprawdę to jest przeskakiwanie świadomości z klatki do klatki. I mając tę świadomość, że my jesteśmy stanami skupienia świadomości, które po prostu przychodzą w ciągu dnia cały czas przechodzą do poszczególnych klatek, to możemy sobie wybrać klatkę, do której chcemy przeskoczyć świadomością, nie? Czyli to może być klatka właśnie, gdzie jest totalne spełnienie, bo my tu możemy wybrać wszystko, więc możemy sobie wybrać nawet naprawdę absurdalne bogactwo. I oczywiście ciężko jest przeskoczyć ze stanu
A do stanu, który jest bardzo daleko, tak? Odległy wibracyjnie, więc dlatego nam się to nie przejawia w życiu, dlatego nam się wydaje, że prawo manifestacji nie działa, bo nie jesteśmy na tyle wytrwali, żeby po prostu uwierzyć w to. Natomiast skoro jest to możliwe, bo cały czas to robimy i nie ma, jakby tak działa ta rzeczywistość, tak ona funkcjonuje, to rzeczywiście, żeby się przebić i uwierzyć w to, że okej, dobra, jest rzeczywistość, gdzie ma wszystko. Gdzie ja po prostu mam naprawdę wszystko. Nie ma tam braku, bo go już nie kreuję, bo po co? Bo nie ma tego braku we mnie, więc go nie kreuję na zewnątrz. Więc jest rzeczywistość, gdzie jest wszystko. Gdzie jest właśnie dom, gdzie są pieniądze, gdzie jest miłość wspaniałej kobiety czy mężczyzny, gdzie jest po prostu luksus, jeżeli ma się na to ochotę, albo na przykład niesamowita przygoda. I my tak kreujemy to nasze życie, natomiast cały czas musimy pamiętać o tej wartości, jaką jesteśmy. O tej ogromnej wartości, jaką po prostu jesteśmy tutaj my sami w sobie. Bo tylko mając świadomość swojej wartości, możemy wykreować wszystko, co wyobraźnia sobie stworzy. Mm-hmm. Tak, tak. Ale to też w tym balans zawsze jest, nie? Bo fajnie jest na przykład sobie kreować tu obfitość w tym świecie materialnym, mieć takie życie, o jakim się marzy, tylko moim zdaniem fajnie do tego wychodzić z tego poziomu, że na pierwszym miejscu jest mój rozwój duchowy, rozwój mojej świadomości, tak. Jest ten świat wewnętrzny, gdzie tam jeszcze oprócz tych wszystkich spraw związanych z obfitością, z tymi przekonaniami na temat braku, czy na temat obfitości, pracą nad tymi przekonaniami, z tym ogromnym aspektem naszej podświadomości, który tam trzeba też przerobić w sobie, to też są inne takie fajne sprawy, już związane mniej z materią, a bardziej z takim, tym wymiarem niefizycznym, duchowym, typu właśnie te sprawy związane z akceptacją, z miłością samego siebie, z szacunkiem do samego siebie, to potem się wszystko też przekłada na innych ludzi i ja właśnie jestem zdania, żeby ten taki balans był, to też jest trochę takim odbiciem tej równowagi między męskim a żeńskim, między też umysłem a sercem, między tą logiką a miłością, to fajnie iść w tym kierunku, żeby najpierw przede wszystkim ten swój wymiar wewnętrzny ogarniać, tak to powiem, żeby stawać się czystszym wewnętrznie, takim bardziej krystalicznym, bardziej rozświetlonym, co się potem przejawia na to, jak się czujemy, jak widzimy świat, jakie mamy te pole energetyczne, które też inni od nas odbierają i to też się przejawia na to, jakie mamy związki z innymi ludźmi, jaką mamy tą przestrzeń dookoła siebie i jak z tego poziomu już się mocno w tym, wiesz, zakotwiczymy, te korzenie zapuścimy w tym wymiarze takim niefizycznym, to fajnie jest wtedy wyruszyć w ten świat materii, równolegle oczywiście, no i tam sobie te ogarniać swoje tutaj, wiesz, poletko na zewnątrz, nie? Te wszystkie sprawy związane właśnie z materią, z obfitością, więc tak to właśnie widzę i to jest taki też proces, no, który po prostu trwa, nie da się czasami przeskoczyć zbyt szybko, jak ty powiedziałaś, z tego punktu A do Z, czasami to się robi, wiesz, A, B, C, D, punkt po punkcie, czasami jest tak, że nam się wydaje, że jesteśmy gotowi już pewien próg osiągnąć, przeskoczyć, z pewnego tam przekonania wyjść, z pewną emocję w sobie uzdrowić i dopiero tam minie, nie wiem, 3 miesiące, 4 miesiące, pół roku i zobaczymy, że po tym czasie, że aha, to teraz po tym pół roku jest ten moment, kiedy ja faktycznie jestem gotowy tą warstwę cebulki z siebie zrzucić. Wtedy mi się tylko wydawało, wtedy się pojawiła ta informacja, że to trzeba zrobić, to warto zrobić, to jest kierunek, ale w końcu dojrzałem i wiesz, i ten czas przychodzi, nie? Więc tak to właśnie widzę. A wiesz co, Natalia, tak jeszcze wspomnę słówkiem, no bo jak ty mówiłaś, to mi to do głowy przyszło w temacie obfitości i też męskości przede wszystkim, to taką ważną sprawą jest, jeżeli chcemy tutaj mieć takie fajne życie, wiesz, duchowe, te świadomościowe w sobie wewnętrzne, to też to kiedyś zrozumiałem na swojej ścieżce, że jest to związane z tą pierwszą czakrą podstawy też, czyli to wszystko, co związane jest z przetrwaniem, z bezpieczeństwem, z tego typu sprawami. To w momencie, kiedy sobie też skupimy się na tym, żeby tą materię w swoim życiu fajnie ułożyć, czyli to poczucie bezpieczeństwa, ten swój własny dom, finanse, tego typu sprawy, kiedy tam już to wszystko sobie uporządkujemy, to też spowoduje, co jest swoją drogą takim też jakby wyrażaniem się męskości w nas, tego typu sprawy, to bezpieczeństwo, ta przestrzeń taka spokojna wokół nas, możliwości różne, to jak to zrobimy, to wtedy właśnie w nas się to tak wszystko uporządkuje, że będziemy wewnętrznie na tyle jakby, wiesz, też czyści i tacy spokojni i w tej takiej przestrzeni, że będziemy w stanie się zająć tymi takimi aspektami tam bardziej już duchowymi, że tak powiem, związanymi z rozwojem własnym, więc też tą materię trzeba uszanować i tak o niej mówić, że jest ważna i jako fundament też ją z jednej strony trzeba traktować, ponieważ też jest wiele takich osób, gdzie zauważyłem, nie mówię, że to jest złe ani dobre, bo też staram się nie oceniać, ale że totalnie zapominają o tym świecie materii, o swoim życiu,
też poniekąd przez to uciekają od odpowiedzialności, gdzieś tam się gubią w finansach, gubią się w jakichś tam relacjach z bliskimi, z rodziną, gubią się też, jeśli chodzi o takie sprawy właśnie materialne typowo, a idą właśnie typowo już, wiesz, duchowość tak zwaną, i to też moim zdaniem jest takim trochę kierunkiem w moim przypadku, w moim rozpoznaniu niewłaściwym, i trochę takim świadczy też trochę to o tym, że nie ma jednak tego balansu między tym męskim a żeńskim, tylko jest ta równowaga, więc to też jeszcze chciałem o tym wspomnieć. Super, bo to jest takie odbicie z kolei w drugą stronę, że dobra, to teraz wszechświecie zaopiekuj się mną i ja po prostu będę żyć, bo miałam też wielu takich znajomych, bo przeszłam przez naprawdę wiele różnych ciekawych kręgów, różnych grup, 5 lat w takim mocnym szamanizmie byłam, pracy z medycyną, więc zobaczyłam tam, że tam też było takie podejście u niektórych osób, że okej, dobra, to wszechświecie, to teraz się mną zaopiekuj i ja teraz po prostu będę żyła z dnia na dzień i jakoś to się poukłada. I myślę, że każdy potrzebuje jakiegoś właśnie etapu w swoim życiu, gdzie rzeczywiście czasem manifestuje tego typu zdarzenia, tak, że po prostu wszystko się samo układa, wszystko się dzieje i po prostu musimy tego doświadczyć na sobie, żeby zobaczyć, aha, okej, czyli może być tak, że ja po prostu jestem tutaj absolutnie zaopiekowana, nic nie robiąc. I to też jest w porządku, natomiast zawsze przychodzi taki moment, że trzeba wrócić do tej rzeczywistości materialnej i po prostu sobie poukładać tak, żeby było nam wygodnie, z tą świadomością, że to nie musi być trudne, że to może być naprawdę piękne, łatwe i te synchroniczności i te zdarzenia, które nas będą otaczały, one będą nam sprzyjały. I teraz ja zrozumiałam dlaczego. No bo skoro cała rzeczywistość jest ze mnie, ja ją stwarzam poprzez stan świadomości, w którym jestem, czyli inaczej można powiedzieć stan wibracyjny, który na dany moment reprezentuję, no to tak jak powiedziałeś, no najważniejsze jest, żebym ja zadbała i posprzątała tutaj, posprzątała podświadomość, zobaczyła, co ja tam przez lata wrzucałam do tej podświadomości, bo z tej podświadomości po prostu wszystko czynię, wszystko powstaje na zewnątrz. Więc jeżeli tam jest bałagan, to ja się będę dziwić, że w świecie zewnętrznym raz jest fajnie, a raz znowu dostaję po prostu trąbą powietrzną i wszystko jest zawirowanie. Więc rzeczywiście idziemy przez ten świat, zbierając różne informacje, różne wątki, budując siebie, tworząc, poszerzając swoją świadomość, ale jeszcze wspomniałaś o jednej ważnej rzeczy, że nie możemy zapominać, że te wszystkie teorie, no to są teorie, one są wszystkie fajne, ale jest coś takiego jak właśnie pole serca, przestrzeń serca i to jest najpiękniejsza przestrzeń, z której możemy w ogóle cokolwiek tworzyć, nie? I z czymkolwiek wychodzić do tego świata. I dla mnie ta przestrzeń na dzień dzisiejszy jest bardzo ważna, bo ona też czasem nie jest łatwa. I może teraz przejdziemy po prostu po tym takim długim moim gadaniu do relacji, bo tutaj jesteśmy po to, żeby te relacje budować, tworzyć, rezygnować z nich. I czasem jest tak, że często spotykamy się w przestrzeni ego, bo się tak nauczyliśmy, a chcemy spotkać się w przestrzeni serca. Albo ktoś nam mówi, zrezygnuj z tego ego w rozmowie ze mną, a my nie bardzo wiemy po prostu, jak to zrobić, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak. Jak to wygląda z perspektywy mężczyzny? Wiesz co, no, fajnie o tym wspomniałaś, że wszystko wychodzi z nas, ten cały świat wychodzi też z nas, jest naszą projekcją i tu też, jeżeli się skupimy na temacie relacji międzyludzkich, to pomimo, że to się wydaje, że rozmawiamy z kimś na zewnątrz nas oddzielnym, to tak naprawdę to będzie tylko takim odbiciem, lustrem tego, co jest w nas. Ja to tak zauważyłem na swoim właśnie przykładzie i jeżeli chcemy zbudować taką relację opartą już na dialogu serca, na przestrzeni serca, to najpierw fajnie, jeżeli sami przejdziemy taki pewien proces w sobie dokopania się do własnego serca poprzez te wszystkie i emocje z jednej strony i z drugiej strony te programy właśnie ego, które są różne, przeróżne. Tu też właśnie temat tej świadomej męskości to też tak to można spojrzeć, że mężczyźni też mają swoją drogę do przebycia, jeśli chodzi o otworzenie przestrzeni serca. Jest wiele różnych takich rzeczy, które ja zauważyłem po sobie i też się gdzieś widzę, w dalszym ciągu też w sobie oczywiście, bo to jest proces, i widzę gdzieś w otoczeniu wśród swoich znajomych, kolegów, że
my jako mężczyźni często mamy też takie coś wgrane poniekąd tutaj systemowo, że tłumimy w sobie emocje różne, gdzieś zakopujemy te emocje, gdzieś te traumy różne, że nie chcemy o tym rozmawiać, nie chcemy tego uzewnętrzniać, nie chcemy o tym mówić, jakoś też taki w nas jest taki wstyd, te takie męskie poczucie, tej takiej dumy, ego, tego macho takiego, że po prostu tu nie można mówić o emocjach, nie można płakać i to jest taki ważny też temat, który obecnie bardzo w przestrzeni ja go czuję, że jest wśród mężczyzn transformowany, aby się z tymi emocjami najpierw skomunikować, połączyć z emocjami w nas. Te wszystkie takie rany, które gdzieś zostały nam po drodze zadane, często to są w dzieciństwie, często to są jakieś tam później niepowodzenia różne, opinie innych ludzi i tak dalej, jakieś tam rozczarowania życiowe, nieudane, wiesz, związki, nieudane biznesy, tego typu rzeczy, to cały czas w nas jest, w mężczyznach, i jeżeli się za to nie weźmiemy, w sensie nie będziemy z tym pracować, aby to uzdrowić w sobie, no to się siłą rzeczy będzie przekładało na to, jak my się zachowujemy, jak działamy, jacy właśnie jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi. I to jest ważny temat, ja zauważyłem, że też to właśnie po sobie, że bardzo mocno teraz to transformuje, bardzo mocno jest to uzdrawiane i taka nadmierna męska energia, która była przez te wszystkie lata, przez tę dominację tej męskiej energii, ona by była jeszcze fajna, ta dominacja, gdyby ta energia męska była taka zdrowa, zrównoważona, czyli wiesz, dawałaby innym ludziom to bezpieczeństwo, stwarzała wszystkie warunki, ta męska energia, nawet w tym systemie, bo ten system też trochę odbija obecny tą dominację męskiej energii, gdyby to było tak, że to wiesz, dawałoby wszystkim równe warunki, opiekowałoby się wszystkimi ludźmi, kobietami, dziećmi, starszymi, też mężczyznami, to by było fajnie, ale też ten świat wytworzył taki nadmiar męskiej energii trochę, ten kult tego ego, gdzie to już się stało, wiesz, zaburzone, zniekształcone, tak, wypaczone, wręcz tak, patologiczne bym to nazwał, gdzie jest ta kontrola i dominacja. Ja tak zauważyłem, takie moje rozpoznanie, też po sobie oczywiście, bo ja zawsze staram się mówić wszystko najpierw z poziomu tego, co ja doświadczyłem sobie i też co widzę wśród innych ludzi, no bo my mężczyźni, jako mężczyźni podobni jesteśmy ogólnie do siebie bardzo, to tego typu właśnie tutaj nadmuchana męska energia, ta dominacja obecna, też często to jest właśnie gdzieś w rozmowach, w dialogach, w związkach też między właśnie kobietą a mężczyzną, to poczucie takiej, wiesz, tej władzy, wyższości, kontroli, niedopuszczanie innych do głosu, jakieś tam tłamszenie tej drugiej strony, to ona się głównie bierze tutaj z naszych męskich kompleksów, z męskich lęków, z męskich emocji, które tam gdzieś właśnie doświadczyliśmy. I jeżeli one są nieuzdrowione, jak mówiłem wcześniej, no to pod tym właśnie tam ciśnieniem tego wszystkiego w nas wychodzą takie różne tutaj fiksacje umysłu związane z takimi postawami tutaj trochę agresywnymi, męskimi. No i właśnie ja tą, jeśli popytałaś się o związki ogólnie, no to ja chciałem tak. Do tego nawiązałem, że no to najpierw musimy od siebie zacząć, żeby w sobie te emocje uzdrowić, nauczyć się po prostu jako mężczyźni też uzewnętrzniać swoje emocje, mówić o tych emocjach, wyrażać je, też właśnie pójść w kierunku to co mówiłem na początku, energii żeńskiej w nas, czyli tego serca, tego ciepła, tej empatii, tego przebaczenia, tych takich miękkich rzeczy, aby pracować z tymi emocjami swoimi i siłą rzeczy do tego równolegle obserwować, transformować własny umysł, czyli poddać umysł samoobserwacji, zacząć zauważać, gdzie my się zachowujemy, w jakich przypadkach z tego poziomu właśnie ego, z tego nadmiaru tej męskiej energii, zobaczyć, co jest tego przyczyną, do czego to prowadzi, czy nam to bardziej szkodzi, czy pomaga, po co my to w ogóle robimy, tego typu rzeczy. No i dopiero taka, wiesz, ogromna praca nad sobą, wieloletnia, bo to też jest proces i to też trzeba spotkami przechodzić zazwyczaj, spowoduje, że po prostu no, pewnego dnia staniemy się już tak bardziej otwarci, gotowi na taki dialog serca, jeśli chodzi o tą komunikację z innymi ludźmi. I wtedy to też zauważyłem, taka fajna sprawa, też moje taka ciekawostka i wgląd, który odkryłem, że jeżeli uda nam się, jeżeli mamy taki dobry dzień sobie, że w to serce wejdziemy mocniej, bo to też są różne dni, tak jak też pewnie wiesz i wszyscy wiedzą, raz jest bardziej w umyśle, raz bardziej w sercu, raz bardziej w emocjach starych i tak dalej, ale jeżeli mamy taki dobry dzień faktycznie, że jest ta mocna energia serca, ta czystość w umyśle i działamy z tego poziomu już, wiesz, integracji męskiego i żeńskiego, to wtedy siłą rzeczy, jeżeli nawet spotkamy się z kimś, z jakimś kolegą, typu z mężczyzną innym, który jest mocno jeszcze w tych swoich programach ego i w tej takiej dominacji, tej nadmiarze agresywnej męskiej energii, to siłą rzeczy sama ta nasza obecność i rozmowa tą osobę jakoś już transformuje, otwiera, przekształca, harmonizuje i tak samo jeśli chodzi o właśnie związki z kobietami, nie? Że też będąc takiej energii właśnie własnego serca i tej harmonii właśnie męskiego z żeńskim, to myślę, że wtedy ta prawdziwa męskość, ta świadoma męskość, o której mówimy, ma okazję, szansę się przejawić i to tak jakby jest wtedy w porządku, takie, jakie powinno być, że ta już, ten autorytet mężczyzny już nie wychodzi wtedy z tych wzorców jakiejś tam dominacji, kontroli czy poczucia wyższości, siły,
tylko wychodzi po prostu takiego czystego autorytetu wewnętrznej mocy, z tej czystości wewnętrznej po prostu, z tego poczucia mocy. I chyba to jest taki kierunek tej nowej ziemi, jeśli chodzi o związki, czy to właśnie takie intymne bardziej, czy też takie związki zwykłe międzyludzkie, typu z bliskimi, z znajomymi, z kolegami z pracy, z szefem i tak dalej, nie? Więc ten skrót jest tam. Wiesz co, tak mi się teraz nasunęło, że często ludzie świadomi stosują taką retorykę w relacjach między sobą z punktu widzenia świadomości, nie? Że my już jesteśmy tacy świadomi, to ja ci teraz tak odpowiem. I często stosują takie zagrywki, teksty, hasła świadomościowe. Ja nie umiem teraz tak do końca przywołać. O wiem, o co chodzi. Może coś w stylu na przykład, że to nie ja ciebie zraniłam, to sama siebie zraniłaś, bo przyjęłaś moje słowa za prawdę, nie? I wiesz, albo wiesz co, ja tylko jestem lustrem tego, co jest w tobie, więc ty to sama. Tak, że tak, dokładnie. Że albo na przykład, tak naprawdę ja ciebie bardzo kocham, ale miłość czasem bywa trudna, więc... Przyjmij tę lekcję, bo ja robię to z poziomu miłości. I wiesz, ja czasem sobie myślę, kurde, gdzie ta ludzkość idzie, nie? Dobra, otworzymy tę nową ziemię, no fajnie, ale nie, jakby nie możemy stać się takimi właśnie... Ostatnio też miałam taką rozmowę z bardzo mi bliską osobą, która była po prostu z poziomu coachowania, nie? W stylu coś, no dobrze, ale jak ty chcesz, wiesz, i takie coachingowe hasła, nie? Ja mówię, Boże, pokłóćmy się! Bo po prostu pokłóćmy się, po prostu przestańmy udawać, że po prostu jesteśmy już tacy oświeceni, tacy świadomi. Jesteśmy po prostu też ludźmi, mamy swoje emocje i czasem trzeba je po prostu wyrazić. I rzeczywiście przychodzi moment, kiedy trzeba usiąść i powiedzieć, słuchaj, poczułam się tak i tak. Albo słuchaj, wysłuchaj mnie i po prostu opowiedzieć o tym, ale... Myślę, że ważne jest, żeby się też nie zagubić w tym całym oświecaniu się, w tym całym manifestowaniu swojego pięknego, cudownego życia, bo są też po prostu relacje. Jest człowiek, człowiek. I pomimo tego, że ja na przykład mam bardzo mocno posunięte myślenie o tym, czym jest drugi człowiek, bo ja na przykład uważam, że jestem tylko ja, jako przejaw boskości, jako ta świadomość, która tutaj doświadcza tak naprawdę tylko i wyłącznie siebie, że ty jesteś takim przejawem mnie, który ja widzę na zewnątrz, tak? I każdy człowiek, którego spotykam, jest pewnego rodzaju... Leibniz o tym wspaniale mówił, że my jesteśmy osobnymi monadami, które nie mają ze sobą styczności, tylko mają po prostu film wyświetlany na ekranie swojego umysłu. Czyli jakby nie mamy bezpośrednio ze sobą połączenia, mamy tylko połączenie na zasadzie tak jak teraz, nie? Że po prostu wyświetla nam się jakiś obraz, który jest po prostu obrazem, który ja projektuję tak naprawdę, bo to wszystko jest ze mnie. Więc ja trochę myślę o ludziach teraz na zasadzie nie... Jasne, jakby to powiedzieć, dusz, ale które się łączą tylko poprzez to, co jest we mnie, czyli ja jakby robię projekcję, nie? I mogę doświadczyć w ten sam sposób każdej wersji ciebie i każdej wersji każdego człowieka, bo to zależy ode mnie, właśnie od tego skupienia świadomości, od tego momentu, w którym jestem. Jeżeli jestem bardzo w jakichś przestrzeniach pogubiona, no to doświadczam ludzi i ich wersji właśnie z tego poziomu. Jeżeli ja zmienię punkt skupienia świadomości i jestem w innym miejscu, gdzie ja jestem innym przejawem siebie, to też inaczej inni ludzie mi się projektują w moim świecie. Więc dla mnie to jest to takie dosyć hardkorowe, nie? Bo w tym momencie też odbieram ludziom tak naprawdę wolną wolę, bo skoro ja ich jakby, wiesz, ja jestem tym czynnikiem, który decyduje o tym, jaki przejaw danego człowieka w moim świecie się pojawi, no to tutaj też nie do końca jest wolna wola. Wolna wola jest w twoim świecie. Ja do niego nie mam dostępu. To, co się tam dzieje, to jest twoje, nie? Mhm, no, tak. Więc
dygresję zrobiłam, bo myślę, że ona jest ważna, bo ja mam, ja tak myślę teraz o ludziach i o relacjach, ale z drugiej strony jest to, co jest takie bardzo ludzkie, bo przecież Bóg chce doświadczyć tego drugiego człowieka, chce doświadczyć miłości, chce dać mu miłość, więc nie możemy się zamienić w robotów, którzy będą sobie mówić, ja tego nie przyjmuję, to jest twoja projekcja na mnie, wiesz. Tak jest, ale fajnie o tym, że o tym wspomniałaś, ja też bym chciał to trochę jeszcze rozwinąć, ale tu znowu chodzi o ten balans, żeby była równowaga tak. pomiędzy tym starym typem człowieka trochę, którym byliśmy, jesteśmy i będziemy zawsze i ta cząstka musi w nas być, a tą nową świadomością wyższą, żeby też za bardzo nie pójść tą nową świadomość i żeby to się jakoś tam nie stało, wiesz, teorią i tak dalej i mądrościami jakimiś, tylko żeby to połączyć fajnie to stare z nowym i wiesz, no jako ludzie jesteśmy istotami emocjonalnymi. To, co też, jeśli chodzi o takie te związki, nazwijmy to nowej ery, nowej ziemi, czy jak to nazwać, to ważna jest ta komunikacja, żeby ta komunikacja była sprawna, żeby obydwie strony potrafiły się z sobą dogadywać, żeby na przykład też obydwie strony czuły się przy sobie tak, że mogą być sobą przede wszystkim, że nie muszą grać żadnych ról. To jest bardzo ważna sprawa też i to też często, jeżeli tego nie ma, powoduje do jakichś tam dalszych, wiesz, frustracji, tego typu rzeczy. O to też chodzi, żeby mówić na przykład drugiej osobie, co się czuje, w jakim jest się momencie, jakie się ma emocje, czemu się widzi pewne rzeczy tak, opisywać to po prostu. I ta empatia właśnie, no to też o to chodzi. No tak właśnie widzę empatię też, żeby to wszystko była ta komunikacja taka otwarta, czysta i to płynęło. A wiadomo, są różni ludzie, jedni są tacy bardziej emocjonalni, ekspresyjni, tak dalej, to te emocje zawsze będą, na poziomie emocji w takich relacjach zawsze będzie, wiesz, ogniście i tak po prostu intensywnie. Są też osoby inne, takie bardziej wyciszone, spokojne wewnętrznie, które nie są takie ekspresyjne, emocjonalne. Bardziej, tak. I to będzie wyglądało też inaczej wtedy. No, my jako ludzie jesteśmy po prostu różni. No, to jest właśnie piękne w nas, w ludziach, że jesteśmy różni. No i to tak chciałem o to też wspomnieć właśnie, że ta komunikacja, to takie to połączenie między ludźmi, żeby było, ta świadomość jedności właśnie już, to nie jest tak, że tylko, że ja wiem, że wszystko jest na zewnątrz mnie mną, ale też jako ta jedność widzę drugiego człowieka, widzę go jako tą indywidualność na przykład, widzę, że on ma swoją osobowość, swój charakter, swój punkt widzenia na wszystko, swoje potrzeby, też jakąś potrzebę wyrażania siebie, potrzebę tam mówienia o swoich sprawach i też właśnie ta empatia powoduje, że powinniśmy tak uczyć się do tego dążyć, aby dbać o to, aby czuć, co ta druga strona, co w niej jest w tej chwili właśnie, co ona w sobie tam przerabia, co chce powiedzieć, czy czuje się, wiesz, dobrze czy z nami, czy źle i też o tym myśleć i no komunikacja, więc to też ten temat jest, wiadomo, komunikacji jest bardzo taki szeroki, złożony, wielowymiarowy, ale tak bym w skrócie to nazwał, że ten kierunek tej nowej ziemi, te związki takie nowej ziemi, to jest przede wszystkim komunikacja, bo no tego też często nie było, jeszcze nie ma, tak popatrzymy nawet wstecz na pokolenia, jak to, no też obecnie nawet, jak też często w takich związkach intymnych to wyglądały relacje, to często było tak, że nie mówiło się o swoich jakichś tam potrzebach, o tym, co się czuje, o tym, do czego się dąży w życiu, albo też się często szło tą drogą, którą ta jedna strona wyznaczyła, podporządkowywało się, udawało się przy tym, jakąś tam się przybierało rolę maski, że jest nam w porządku, że też nam to się podoba, że też się z tego powodu cieszymy, a wewnętrznie, wiesz, była frustracja, jakaś tam złość, niespełnienie, też nie, często było, że tej odpowiedzialności się nie brało, w sensie dwie strony nie brały równocześnie, tylko jedna strona brała całą, druga strona nie brała, ale to wszystko, żeby tego typu rzeczy, wiesz, sobie jakoś tam naprawiać i harmonizować i fajnie układać, no to ważna jest komunikacja, żeby o tym mówić, no bo dopóki się nie pojawi ten poziom komunikacji między ludźmi i to nawet się na ten nasz system tutaj przykłada też, jeśli chodzi o te sprawy globalne, polityczne, to też jako ludzkość tutaj taką teraz mamy lekcję, doświadczenie przechodzimy, żeby zrozumieć po prostu, jak ważny jest wymiar komunikacji, mówienia prawdy przede wszystkim, prawdy swojej właśnie, co jest w nas, co chcemy, czego oczekujemy, bo jeżeli tego się nie robi i jeżeli to się blokuje przez długi czas, lata, wiesz, dekady, stulecia, to siłą rzeczy to prowadzi do ściany ostatecznie, kolektywnie, w związkach, nie? Jakieś eksplozji, no, ale też mi się słowo manipulacja zaczęło tutaj w trakcie tego, jak mówiłeś, pojawiać, że często w tych relacjach bliskich, z racji tego, że wiemy, że mamy pewnego rodzaju władzę, bo jeżeli komuś na nas zależy, to mamy możliwość pociągania sznurkami, więc po prostu często było to oparte na właśnie na takim, na manipulowaniu, tak? I próbie
odzyskania od drugiej osoby czegoś, właśnie dlatego, że wiedziało się albo wie się, że ona po prostu nas kocha, więc jest bezbronna wobec naszej osoby. Tak, tak. I to tak mi się gdzieś rzuciło. Pojawił się też komentarz Iwka, to przeczytam, bo on jest dosyć długi, na pewno wniesie coś nowego też do tej dyskusji. Bardzo ci dziękuję, Iwku, za to, co napisałeś. Dzień dobry, dlaczego twierdzisz, że ego jest męską energią? Dla mnie to po prostu część umysłowości człowieka. Każdy człowiek ma ego, którego funkcją zwykle jest ochrona ciała. A chyba często przesadna. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak energia męska, żeńska. To są niepotrzebne etykiety. Każdy z nas ma różne wyzwania do pokonania, a stosowanie etykiet tylko je depersonalizuje. Nasze braki w dorosłym życiu często są odbiciem braków czy niedostatków z dzieciństwa. Wolności, miłości, naruszenia granic podmiotowości. Długi temat jak dla mnie. Ja się wypowiem w pierwszej kolejności, bo akurat Iwka znam, więc cieszę się, Iwku, że się tu pojawiłeś i że taki długi komentarz zostawiłeś. Jak ja to widzę, to po prostu używamy tu pewnych pojęć i czy my to nazwiemy energią, czy aspektem, czy stroną żeńską i męską, to jakby jest forma tylko nazewnictwa, bo wszyscy przyszliśmy tutaj opisywać po swojemu tę rzeczywistość i robimy to na wiele różnych sposobów. Jest naprawdę milion języków do opisania, język matematyki, fizyki, chemii, jest język takiej komunikacji, właśnie gdzie się używa słów jak energia i jakby nie przywiązujmy się do tych etykiet, tylko spróbujmy złapać sens wypowiedzi jakby ponad tym, bo summa summarum spotykamy się zawsze w miejscu, gdzie myślimy podobnie, tylko innych słów używamy, więc to jest ta odpowiedź do tej drugiej części. I ja na przykład uważam, że każda jednostka składa się zarówno z aspektu męskiego i żeńskiego i one po prostu wymiennie się w naszym świecie manifestują, bo czasem ja jako kobieta muszę stanąć w pozycji mocnej, to jest tego aspektu męskiego, który na przykład wyznacza granice jakiemuś zdarzeniu, jakiejś osobie i mówi nie, koniec, kropka, tutaj nie przekraczasz tego. Czasem jest to na przykład z takiej męskiej energii tworzenia, działania, manifestowania, a czasem po prostu wchodzę w taką żeńskość i pozwalam sobie, okej, dobra, ufam i wchodzę w pewien flow. Mhm. Tak ja od siebie teraz tutaj dodam, że nie wiem, czy ja powiedziałem dosłownie, że ego to męska energia, być może tak powiedziałem, ale bardziej mi nie, to chodziło nie o to, bardziej mi chodziło o to, że działalność umysłu może spowodować to, że po prostu z niej się rodzą pewne postawy u człowieka, takie jak potrzeba dominacji, potrzeba kontroli, potrzeba takiej nadmiernej jakiejś też rywalizacji, tego typu trochę takie agresywne postawy. I właśnie taka nadmierna ta działalność tego właśnie umysłu, dla mnie to jest pewien przejaw energii męskiej, jak ta właśnie ta dominacja, kontrola, potrzeba takiego rządzenia tej władzy. To jest oczywiście jeden z aspektów energii męskiej, bo tego sobie o wiele więcej. I ja bardziej czuję, że energia męska, jak i też żeńska, ona bardziej wypływa tutaj z serca naszego. To nie jest tak, że umysł to jest tam męski, a serce to jest żeńskie. Bardziej to wypływa z serca. Tylko właśnie, jeżeli ten umysł nie jest tam poddany obserwacji i trochę tą władzę przejmie za bardzo aż i za bardzo uwierzy w tą iluzję oddzielenia siebie właśnie od innych ludzi i tą iluzję kolejną z tego wynikającą, iluzję wyższości, to potem się takie mogą pojawić właśnie tutaj wzorce, które są w tym świecie powszechne, czyli ta właśnie dominacja, potrzeba kontroli, potrzeba władzy, stąd się bierze manipulacja, kłamstwo, podporządkowywanie sobie, też podporządkowanie sobie słabszych, tego typu rzeczy, więc to jest taka dla mnie nadmierna energia męska, taka już patologiczna wręcz, wypaczona, no bo jeżeli ona jest taka właśnie już zdrowa w balansie, to wtedy jest całkiem inne działanie, jak mówiłem, czyli jest ta opieka, jest troszczenie się, zapewnianie jakby takiej przestrzeni dla wszystkich,
zarządzanie takie świadome tym wszystkim, więc tu bardziej mi chodziło, jeśli chodzi o ego i męskość, że to z tego działania umysłu, działania egotycznego umysłu może wynikać ten taki właśnie nadmiar zaburzonej męskiej energii. No ale jak mówiłem właśnie też, bym się nie trzymał takich słów, etykietek męskie, żeńskie, bo to są symbole, to można mówić właśnie różnymi pojęciami, różnymi językami z różnej strony. No i tak na potrzeby dialogu czasami musimy tak przyjąć po prostu pewne takie symbole, etykietki, żeby było wiadomo w ogóle, o czym mówimy. Więc a tak naprawdę to wszystko jest komplementarne, jest jedne w nas, tak naprawdę jest połączone, zintegrowane. Kwestia tylko tego, jak na to patrzymy, czy to z poziomu bardziej tego tych biegunowości i się skupiamy na jednym biegunie, drugim i go omawiamy, czy bardziej z tego, wiesz, wyższego poziomu, głębszego, szerszego, może nie wyższego, gdzie to wszystko bardziej już się z sobą, wiesz, spaja, splata, przeplata. Tak. Kiedyś się mówiło właśnie o tym, że trzeba zbalansować, i nawet używało się takiego, że trzeba zbalansować te dwie energie, męską i żeńską w sobie, ale fajnie teraz powiedziałeś, że tak naprawdę to już się tak nie mówi, tak naprawdę idzie się dużo dalej, gdzie patrzy się na to, że jest się jedną świadomością i że ta świadomość się przejawia przez swoje aspekty, mnie, ciebie, Irka i wiele istnień na tej planecie. Ale skoro padło takie pytanie, to ja teraz mam pytanie do was, mężczyźni, jeżeli tutaj jesteście. Jestem bardzo ciekawa, napiszcie krótko, czym dla was jest męskość w tym współczesnym świecie? W tym świecie my tu mówimy o budowaniu nowej Ziemi, czyli tak naprawdę zupełnie nowej planety i ona już jest. I już jej doświadczamy, czasem widzimy przejawy starego świata gdzieś jeszcze, gdzieś słyszymy, że są jakieś rzeczy, które się dzieją, ale one są już po prostu z tego starego paradygmatu, a teraz zaczyna się wszystko transformować i zaczynamy patrzeć właśnie to, co wcześniej też wspomniałeś, że już nie ma walki, nie ma, tylko jest kolaboracja, tak? My tutaj nie wychodzimy z ego, ja gwiazda Natalia Maria Romaniuk, aczkolwiek ja jestem gwiazdą i zrobię swoje show, bo po to tutaj przyszłam. Natomiast są takie momenty, gdzie show nie muszę robić, tylko mogę usiąść i po prostu w partnerstwie spotkać się i dowiedzieć się, wow, co druga jednostka skrywa, jak ona rozumie, może skrywa to nie jest dobre słowo, co druga jednostka wyraża i jak ona rozumie swój świat. Mhm. Nie? I to jest ciekawe, bo wtedy jakby można poszerzyć granice swojego umysłu i granice właśnie postrzegania swojego świata, swojej rzeczywistości. Mhm. Fajne pytanie zadałaś właśnie do mężczyzn. Czym jest ta męskość tutaj w świetle tej nowej świadomości w tych obecnych czasach, nie? Więc to też na to fajnie spojrzeć. Tak jak mogę tu od siebie właśnie dołożyć, że dorzucić, że ja tak postrzegam męskość przede wszystkim jako przede wszystkim to też zależy, jest jeden z takich czynników, ale taki fundament tego, że jest to taka ta siła sprawcza, poczucie sprawczości w swoim życiu, które wynika z poczucia mocy w sobie, a to wynika też z połączenia się ze swoim sercem, czyli z tą, by się wydawało, energią bardziej taką tą kobiecą, czyli jak właśnie o tym, jak mówiłem wcześniej, żeby tą męskość sobie odkryć, najpierw trzeba doświadczyć sobie i połączyć się z tą kobiecą energią w sobie i ona spowoduje ten wybuch tej męskości, tej energii męskiej. No i ta sprawczość się tak przekłada, jak tu mówimy o nowej świadomości, że przede wszystkim uświadomić sobie, że w ogóle jesteśmy istotami twórczymi, że nasze myśli są twórcze, nasze uczucia są twórcze. To też jest taki teraz temat, który od tam wielu lat już fajnie się na Ziemi przebudza, rozwija, że nasze myśli tworzą rzeczywistość. Tak. Teraz to się taką, wiesz, wydaje normą już dla większości ludzi, czy tak. Dla większości ludzi. No. Ale ciągle zapominamy o tym. Zapominamy, ale wiesz, lat temu jeszcze tam 10, to ja sam pamiętam takie moje tu pierwsze rozmowy ze znajomymi, jak ja mówiłem im, że wiesz, myśl tworzy rzeczywistość, że wasze myśli są twórcze, to takie było, wiesz, patrzenie, co ty gadasz, nie, tak dalej. A dzisiaj to się bardziej wydaje takim czymś już normalnym. Są też naukowe tam badania, dowody różne tak. O tym wszystkim. Więc z jednej strony uświadomienie sobie, że my jako ta istota świadomościowa, duchowa, ta dusza w nas, ta istota źródła, ta czysta boskość przejawiona w ludzkim ciele, jesteśmy stwórczymi istotami. To jest też taki aspekt męskości. Stwórczymi, to jest ważne słowo, że tak, stwarzamy. Tak. Potem to wszystko stwarza już bardziej ta energia żeńska, ta kobiecość, ona ma tą siłę stworzenia właśnie. To też to fajnie w parze idzie, że to poczucie tej stwórczości to jest ta męskość, ta moc sobie, że możemy to tworzyć. Ta świadomość tego w ogóle, a tworzy to bardziej tak już tak to czuję, nie wiem, czy tak jest, a tak to czuję, ta energia, ta żeńska, kobieca, ona taka kreatywna, życiodajna, życiowa właśnie, więc taka wirująca, płynąca, tworząca,
Więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa z tą męskością tu w nowym paradygmacie, tak to nazwijmy, to też jest odpowiedzialność właśnie za swoją kreację. Bo to też taki etap, ja u siebie widziałem, że jak sobie uświadomiłem, już wiesz, że moje myśli są twórcze, że to, co jest w podświadomości, głównie tworzy rzeczywistość. Wtedy sobie takie robiłem po prostu challenge, różne tutaj wyzwania, sam obserwując siebie, badając swój umysł, jakie moje myśli, jakie moje przekonania, które mam obecnie, mnie wspierają w tym, kim chcę być, dokąd dążę, a jakie mnie sabotują i wręcz blokują ten kierunek, nie? I które w ogóle, i skąd one pochodzą, na ile te myśli, które mam w głowie, te wszystkie przekonania są moje, że ja sobie sam je gdzieś tam wybrałem, stworzyłem, wgrałem to siebie, a na ile one są mi gdzieś tam wrzucone, nabyte przez społeczeństwo, edukację, religię, rodziców i tak dalej. Więc kolejny temat takiej świadomej męskości to jest to właśnie wzięcie odpowiedzialności za swoją kreację, a to się wiąże z potężną pracą nad samoobserwacją własnego umysłu, nad wszystkich tych myśli, które są w nas, aby tak to fajnie tam posprzątać, tak ten ogródek swój, wiesz, wewnętrzny z tego zielska wyplewić i takie tam fajne posadzić, jakieś nasionka w tą ziemię wsadzić, żeby wyrosło z niego w tym ogródku to, co chcemy. Oj, tu przy okazji kot mi przyszedł się przywitać. Cześć kocie. Siadę tu na kot wyproszony trochę. Więc no właśnie tak, to macie tej właśnie odpowiedzialności, że męskość też jest odpowiedzialność za własną kreację, a to się też wiąże z tym, aby jak już mamy tą świadomość tego, że my tworzymy myślami, żeby mieć jasno wyznaczone cele, czego my w ogóle w życiu chcemy, bo to też gdzieś się dowiedziałem, że chyba 90% populacji ludzkiej nawet sobie nie ma w sobie celów wyznaczonych, co będzie za rok, kim chcą być, kim chcą się stać, więc to też wyznaczanie celów, aby tak świadoma jakby wizja swojej przyszłości, kierunku, w którym idziemy, połączona właśnie z tym poczuciem właśnie mocy stwórczej w nas i z tym porządkiem właśnie na poziomie umysłu świadomego, podświadomego. To taka jeszcze moja rozkmina. Powiedziałaś kilka bardzo ważnych rzeczy, zaraz je podsumuję, ale panowie, proszę napiszcie tutaj, czym dla was jest męskość współczesna, bo jestem ciekawa po prostu, jak wy na to patrzycie. Powiedziałaś mega ważne rzeczy. Naprawdę, dla mnie to jest po prostu esencja całej mojej drogi do tego miejsca. I to była po pierwsze wzięcie odpowiedzialności za wszystko, co stwarzam. Wszystko. Czy ładne, czy brzydkie, czy fajne, czy niefajne, czy choroba, czy dramat, czy rozstanie, czy super relacja. Wszystko ja stwarzam. I to jest punkt, w którym się wiele osób boksuje i w którym po prostu mówią, że nie, to tak nie wygląda. Ja jestem ofiarą losu zdarzeń ludzi i w moment, w którym my zaczynamy przekierowywać to i mówimy nie, ja nie jestem ofiarą, ja jestem stwórcą, jestem Bogiem mojej rzeczywistości, ja jestem Bogiem mojego świata, ja tu zarządzam, ja to stwarzam, okej, wyszło, nie wyszło, ale ja to do siebie przytulam i mówię, to jest moje stworzenie. I to jest moment dla mnie, który był momentem przełomowym, bo on spowodował bardzo wiele różnych zmian, które pomogło mi postawić siebie w tym centralnym miejscu, więc przestałam wreszcie, wiesz, być ofiarą zdarzeń. Czasem się zdarza, ale robię to już z punktu bardziej świadomego, żeby doświadczyć, jakie to nie jest fajne i żeby już tam więcej nie wchodzić, bo po prostu to nie jest przyjemne. I w tym momencie, jak ty po prostu zwracasz sobie należyte miejsce, wszystko zaczyna się układać, bo patrzysz, właśnie patrzysz już bardzo uważnie w głąb tego umysłu Boga, którym jesteś, i patrzysz, okej, okay, jeżeli każda myśl będzie miała swoje uzewnętrznienie, to ja muszę być niesamowicie odpowiedzialna w każdej minucie mojego życia za każdą myśl, która się przejawiła na ekranie mojego umysłu. Ja mam aż ciary, jak to mówię, i jak ty mówiłeś, to też miałam ciary, bo po prostu przestajemy być tymi marionetkami zdarzeń zewnętrznych, byłej żony, szefa w pracy, tylko stajemy się stwórcą. I skoro potrafimy wykreować miejsce parkingowe od tak, bo pomyśleliśmy, że fajnie by było, żeby było miejsce parkingowe, to my tak samo możemy stworzyć w naszym świecie po prostu wszystko. Więc moje doświadczenie, lata pracy, jako, wiesz, lata pracy z medytacją,
z obserwacją umysłu, z obserwacją właśnie tego, co się tam przejawia, zaczynają teraz owocować, bo niezdyscyplinowany umysł sieje zamęt, sieje chaos. I po prostu świat, w którym my funkcjonujemy, nie jest światem, w którym chcemy żyć, bo jest po prostu bałagan. Więc znowu wracamy do tego, żeby uporządkować, zobaczyć to, co pięknie powiedziałeś. Zacząłeś przeglądać, tak? Co mi służy, co mi nie służy. To zostawiam, to wywalam, to zastępuję. I co teraz ja czynię w moim świecie, niesamowicie dużo wlewam miłości w siebie, bo zrozumiałam, że jestem najwspanialszą istotą, bo Bóg powołał mnie tutaj do istnienia, dał mi taką moc, jaką sam posiada, więc ja muszę zrobić wszystko, żeby tę istotę, którą jestem, obdarzyć największą miłością, największym wsparciem. I ja teraz jestem w takim procesie wlewania miłości wszędzie właśnie tam, gdzie jej jeszcze nie ma, tak? Bo gdzie jeszcze jest jakiś fałsz, który uznałam za prawdę na swój własny temat. Czyli to jest to porządkowanie, o którym mówimy. Tak. Wiesz co, jeszcze mogę tu dołożyć tak słówko, bo też fajny wątek, że za tym też idzie taka szczerość względem siebie i to też jest tak, ja to czuję, taki przejaw męskości, tej energii męskiej bardziej w nas, ale to zarówno jest u kobiet i mężczyzn, to wiadomo, mówimy o tych aspektach, które są w obu płciach i to energia męska czy ta żeńska, to nie chodzi o samą płeć, tylko po prostu o pewną właściwość tej energii, czym ona jest, to taka właśnie szczerość, jak ta odpowiedzialność się pojawia, to potrzebna do tego jest niesamowita szczerość wobec siebie, aby zobaczyć, że to my sami stwarzamy, czy to tą chorobę, czy to jakieś bałagany w naszych związkach, czy tą pracę, której nie chcemy, tego typu rzeczy, to też ta gotowość, żeby tą odpowiedzialność wziąć siebie z tej szczerości. Tak. I taka jeszcze jedna sprawa tej męskości tu obecnej w tym paradygmacie nowej świadomości, to jest zarąbista odwaga, wiesz, aby wejść głęboko w siebie, w swoje emocje, bo jeżeli chcemy manifestować tą rzeczywistość taką, jaką byśmy chcieli, żeby była, to najczęściej tym, co nas blokuje przed tą pełną manifestacją, jest ten cień w nas, nieprzerobiony, nieuświadomiony, nieuzdrowiony. Te wszystkie emocje gdzieś tam w nas, w pamięci komórkowej, pochowane, nabyte za życia. I naprawdę my jako ludzkość, tak co zauważyłem, i mężczyźni, i kobiety mamy taką blokadę przed tym bólem w nas, że jak się znowu z tymi emocjami zmierzymy, to będziemy czuć ból ponownie, jest to taki, wiesz, ciężki temat, ciężki obszar i się od tego odsuwamy, na różne same sposoby też się lubimy okłamywać, oszukiwać, jakoś to ignorować, że to trzeba zrobić i tam sobie wymyślamy w głowie wszystko, żeby się po prostu z tym cieniem w nas nie skonfrontować, no i jako ta męskość, to ja widzę taką właśnie potężną odwagę i siłę przebicia, aby tą, wiesz, tą wiertarkę wziąć i tam wiercić głębiej i dochodzić do tych właśnie w sobie tam obszarów tego cienia, tych traum, tych emocji, tych blokad, tego tam gdzieś polokowanego gniewu, wstydu, żalu, niespełnienia. Okej, tak? Ciekawe. I wtedy właśnie jak tam to się już zbierzemy się na taką gotowość, to wtedy fajnie się pracuje bardziej z tą już taką energią miękką, kobiecą, tą żeńską, związaną, wiesz, z akceptacją, z przebaczeniem, ze zrozumieniem, z uszanowaniem, z dostrzeżeniem, z przytulaniem tego tam, wiesz, też dziecka wewnętrznego często, więc też ta taka odwaga jest ważna, aby dojść tam w głąb swojej podświadomości, swojego ciała, te wszystkie ciemne obszary. Irek tutaj dopowiedział, że ból też pozwala się rozwijać, więc jest czasem potrzebne. Tak, te emocje, one wszystkie nas rozwijają. Natomiast tak jak mówiłeś, to ja zobaczyłam, że bo często jest tak, że właśnie my jeszcze lubimy, albo mamy taką potrzebę, żeby wejść w te traumy i dotknąć tych emocji, żeby je właśnie uwolnić, albo żeby je przetransformować. Natomiast to, co ja teraz robię, to jest właśnie, jeżeli jest jakaś emocja, to znaczy, że ona powstała z jakiejś myśli. Tak. I emocja już jest dla mnie manifestacją tej myśli. Bo gdyby nie było myśli, nie byłoby tej emocji, nie? I często zobaczycie, że w ciągu dnia na przykład się coś gorzej czujecie. No to wystarczy się cofnąć i zobaczyć myśl, która to spowodowała i po prostu ją od razu zaprzeczyć, od razu rozbroić, od razu odwrócić, powiedzieć, nie, to nie jest w ogóle prawda, jak ja mogłem tak o sobie pomyśleć, bo popatrz, co my robimy. Nawykowo myślimy o sobie negatywnie.
o sobie, o swoim świecie. Naprawdę, jakbyśmy tak mieli podłączoną jakąś aparaturę, która by nam mierzyła ilość negatywnych i pozytywnych myśli, to jestem przekonana, że naprawdę większość z nas, nawet pomimo tego, że już mamy świadomość tego, że myśli tworzą naszą rzeczywistość, ciągle gdzieś przepuszcza myśli, które są po prostu właśnie nawykowym umniejszaniem sobie. A czy Bóg umniejszałby sobie? Ja sobie na to pytanie odpowiedziałam, no w życiu Bóg sobie nie umniejsza, Bóg jest po prostu wszystkim. I skoro ja jestem tutaj z Jego wyłoniona, to przecież ja jestem wspaniałą istotą. I w ten sposób zaczęłam dochodzić do takiego miejsca, gdzie uczę siebie i moich klientów myślenia o sobie dobrze. Myślenia o sobie bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze i nawet powiedziałabym myślenia o sobie absurdalnie dobrze. I to ludziom robi po prostu z mózgu. Mhm. My nie jesteśmy, jak na przykład ktoś, komuś mówię, słuchaj, mówię kobiecie, mówię, jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Ja? No nie, no przecież jest tyle ładniejszych. Ja mówię, nie. W twoim świecie ty jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. W twoim świecie ty jesteś najwspanialszym mężczyzną na świecie. Najsilniejszym, najmądrzejszym, najbardziej inteligentnym, bo to jest twój świat. Nie możesz stawiać w swoim świecie nikogo ani niczego wyżej od siebie, bo Bóg tego nie robi. Bo oddajesz władzę komuś lub czemuś. Tak. Więc dla mnie to było fenomenalne, jak mi się to tak połączyło, że ja naprawdę postawiłam siebie, zaczynam tam dużo wsparcia dawać, dużo miłości i nagle wszystko się po prostu samo układa. I nawet, co ciekawe jest, i to jest myślę bardzo ważna informacja dla wielu osób, że wtedy nie trzeba już wchodzić w to, co boli. Tak, wtedy tak, nie tak. Trzeba wchodzić w traumy. Oczywiście to będzie się czyściło, tak jak ty mówiłeś, nie? Przeglądamy podświadomość, to wychodzi, to wyjdzie wszystko. Podświadomość, jeżeli ją przeprogramowujemy nowymi kodami, teraz się mówi o kodach światła, o kodach świadomości, które spływają na Ziemię. Jeżeli ją przeprogramowujemy, to ona musi wszystko tak, no mówiąc brzydko, wywalić, wyżygać. Więc i tak musimy się z tym zmierzyć. Ale wtedy zmierzymy się w ten sposób, że patrzysz i mówisz, nie, to nie jestem ja. To było kiedyś, ja już tym nie jestem. Dziękuję bardzo. Niech odejdzie. Tak, tak, tak dokładnie jest. Ja też jestem zdania, że właśnie patrząc na siebie inaczej, spoglądając na siebie inaczej, przede wszystkim czując siebie samego inaczej, postrzegając właśnie siebie, automatycznie siłą rzeczy gdzieś tam w tle zachodzi ta nasza transformacja i to uzdrowienie tej piwniczki. To się dzieje też w ten sposób. Tak samo, jeżeli nauczymy się żyć głębiej lub głęboko w teraźniejszości, w tym tu i teraz, też bardzo modny tam termin teraźniejszość, no ale jednak jest to prawda, no to moje doświadczenie, że jeżeli wejdziemy w głęboko w to tu i teraz, tak. Z czego też wynika później to nasze dobre czucie się i czucie się takim kimś pełnym, wiesz, radosnym, wolnym, szczęśliwym, no bo będąc tu i teraz, tak naprawdę nie da się być w tym samym czasie w umyśle w tych swoich wszystkich wyobrażeniach na swój własny temat w tych kompleksach, no bo to się wyklucza, albo się jest tu i teraz głęboko, albo się jest w swoim umyśle, gdzie się tą swoją całą tożsamość malutką, zawężoną tworzy i się jej trzyma kurczowo. Więc właśnie będąc tu i teraz, ten blask naszej świadomości, ta energia tego tu i teraz też transformuje ten cień w nas. Tylko, że wiesz, niektórzy mają taką drogę, ścieżkę, że wystarczy im właśnie to czucie i patrzenie na siebie dobrze i ta transformacja fajnie w tle zachodzi, a niektórzy jednak też muszą, nie muszą, ale też często się właśnie wracają do tych tam emocji i gdzieś tam chcą się z nimi, tak. Chcą, czy czują, że czują bardziej, żeby się zmierzyć, nie? I jak coś tam one i tak wyjdą. Tak, jak coś tam jak to tam przerobią, jak tam jakieś doświadczenie pewne z dzieciństwa tam uzdrowią, w sensie, że przebaczą tam komuś czy sobie, spojrzą na to inaczej. Też znowu ta sama myśl, że jest właśnie, co wszystko z myśli się rodzi, co powiedziałaś. Sama myśl, że pewne doświadczenie z przeszłości, które zadało tyle bólu, ale to my sobie sami ten ból zadaliśmy, bo tak na to patrzyliśmy wtedy. Taką myśl puściliśmy, że to, co się działo, jest tym. Jak spojrzymy, wiesz, z tego poziomu tu i teraz na tą przeszłość, na to wydarzenie z inną myślą, inną perspektywą, taką bardziej już holistyczną, pełną, to wtedy siłą rzeczy też to uzdrowienie zachodzi, więc tak to właśnie wygląda, nie? Żeby właśnie ta odwaga też często nie tyczy właśnie samego wejścia w te emocje i tam uzdrawiania, bo to jedni będą robili, drudzy nie tego nie muszą robić, to każdy czuje, ale też bardziej z tym, żeby pewne obszary naszej przeszłości, pewne wydarzenia stare, pewne obrazy siebie samego, co my myślimy na swój temat, jakoś zaakceptować, zrozumieć, uszanować to,
zostawić je w końcu, czyli tą starą myśl już zostawić na swój temat i tą nową myśl prawdziwą, tą prawdę o nas właśnie wgrać. Więc tam też trzeba odwagę, no bo odwagi sporo, bo niektórzy bardzo lubią w tym umyśle trzymać się tego starego obrazu ja, no bo on powoduje to poczucie bycia ofiarą, a to powoduje to, że nie trzeba brać odpowiedzialności za siebie, bo wszystko i wszyscy są winni i tkwimy tak w tym programie swoim właśnie nieszczęścia, tak, nie? Więc ta odwaga tak też jest potrzebna. I to tam pięknie to powiedziałeś. Tak, pięknie. I ja jeszcze bym dodała do tego, że zaufanie to jest coś, co mi bardzo mocno działa teraz w moim świecie, że po prostu ufam, że naprawdę wiem, w którą stronę idę, wiem, że moje wybory są dobre, wiem, że one są dla mnie dobre i jeszcze taka jedna ważna rzecz, że wszystko, co się przejawia w moim świecie, ja uznaję za dobre. Tego się nauczyłam chyba z przekazów Jayema, który pokazywał, Droga Serca, to pewnie kojarzycie, który pokazywał, że po prostu skoro wszystko jest moją kreacją, wszystko ja stworzyłam, no to muszę uznać, że to jest dobre. I to zmieniło w ogóle myślenie o wielu rzeczach, bo my czasem nie widzimy potencjałów, które są ukryte w zdarzeniach i czasem je interpretujemy nawykowo, znowu, na naszą niekorzyść. A skoro się coś dzieje, to znaczy, że ja to do mojego życia przywołałam, ja to przywołałam po to, żeby właśnie tego doświadczyć i jakąś mądrość z tego wydestylować, no to nie może to być złe, więc musi być tam jakiś potencjał, który bardzo mi służy. I to jest kolejna rzecz, którą ja zaczęłam czynić, że wszystko uznaję za absolutnie dobre w moim świecie. Nawet jak nie jest fajne, nie jest przyjemne, nawet jak kurde daje po dupie, to po prostu ja mówię, okej, to musi się wydarzyć, najwidoczniej, może teraz jeszcze nie wiem dlaczego, albo sobie czasem wymyślam, dlaczego to się wydarza, czyli nadaję zdarzeniom wartość, nadaję im bieg, nadaję im po prostu trajektorię. I uwierzcie mi, bardzo szybko manifestuje się dokładnie to, co ja założyłam o danym zdarzeniu, więc to też jest bardzo fajne narzędzie. I też popatrzcie, co my tu wszyscy robimy. My staramy się wyjść z tego więzienia naszego umysłu, o tym więzieniu miałam się jeszcze zagadnąć, nie? Że po prostu stworzyliśmy sobie więzienie i teraz próbujemy z tego więzienia wyjść i zobaczyć, że wow, tam jest przecież kurczę plac zabaw, fajny plac zabaw, a ja pomyślałam, że to jest tylko to więzienie. Tak. To może o tym więzieniu. Ale wiesz co, zanim jeszcze to taki jeden mi tutaj przyszedł, też fajny wniosek i rozkmina, którą myślę, że warto poruszyć. Temat tej męskości cały czas oczywiście i zauważ, jak to, co tą nową męskością, tym nowym wymiarem męskości, tak to nazwijmy, świadomą męskością jest w obecnych czasach, to jest to, że jak w tych czasach starych, tak to nazwijmy, a to jeszcze jest obecnie cały czas też, ta męskość, ta nadmierna, ta niezrównoważona, ta wypaczona, ta patologiczna wręcz się tym charakteryzowała, że była ta kontrola, dominacja, to się objawiało na przykład w relacjach, że często traktowało się drugą osobę podmiotowo jak własność. Kiedyś jeszcze byli niewolnicy, teraz poniekąd system też tworzy niewolników, na to spojrzymy z pewnej strony. Wiesz, żona była własnością męża, kiedyś w niektórych krajach dalej takie coś jeszcze istnieje. To ta właśnie ten stary typ męskości, tej męskiej energii w sensie nadmiernej i tam źle zrównoważonej, a ta nowa męskość, to ja tak właśnie widzę, że jeżeli człowiek, czy to kobieta, czy mężczyzna, w sobie zintegruje tą męskość i żeńskość, otworzy swoje serce i poczuje w swoim sercu to, co ty pięknie powiedziałaś, że jestem w moim świecie najpiękniejszy, najlepszy, najbardziej inteligentny, tego typu rzeczy i będzie to czuć całym sobą, to tego typu stan świadomości też się od razu przełoży na działanie na zewnątrz w ten sposób, że będzie ono całkiem odmienne niż w tym starym świecie, gdzie się właśnie ludzi sobie podporządkowywało, pomniejszało, też się, wiesz, obgadywało, osądzało, gdzieś tam się prześmiewało, to w tym nowym świecie, w tego typu świadomości, czując sobie tą właśnie, że jesteśmy tym ja jestem tym Bogiem w nas, będziemy też chcieli siłą rzeczy dla innych ludzi dookoła nas, w tych ludziach pomóc im do tego stanu się podciągnąć i odkryć sobie ten wymiar, żeby właśnie oni też zobaczyli, że oni są najpiękniejsi w swoim świecie, że oni zasługują na wszystko, że oni są tą miłością, że oni są obfitością i właśnie ja widzę męskość jako takie działanie, poparty też właśnie odwagą i siłą przebicia, żeby mieć w tym świecie, wiesz, taką odwagę i jaja, aby wyjść do ludzi często gdzieś w swoich tam programach umysłu, w tym 3D mocno zamkniętych
i nie patrzeć na to wszystko, nie patrzeć na ich historię życiową, na ich tożsamość, na ich charakter, na ich miejsce w świecie, ale po prostu stworzyć im właśnie przestrzeń, czyli to, co robi męskość. Tworzy przestrzeń, tworzy warunki, aby oni mogli wzrastać, aby zobaczyli w lustrze siebie samych, kim są. Więc właśnie to właśnie widzę jako takie działanie w terenie, nie? W przestrzeni właśnie męskiej. Super. Super, kim są w prawdzie, kim są, tak, prawda? A nie w tym w całym fałszu, który uznali na swój własny temat. I to jest tak naprawdę, ja ostatnio zaczęłam siebie nazywać uzdrowicielką, bo przede wszystkim uzdrowiłam i cały czas jeszcze uzdrawiam każdy fałsz, który uznałam na swój własny temat. I tym samym, skoro ja siebie uzdrawiam, ja siebie po prostu... do tego pełnego przepływu boskości stawiam, to ja też widzę ludzi inaczej, więc też uzdrawiam ich obraz w sobie i pozwalam im zobaczyć, że tylko oni mają władzę w swoim świecie i tylko oni mogą tam zrobić porządek i oni mogą dokonać tak zwanego uzdrowienia. Więc no, takie czasy mamy. Przeczytam komentarz Iwka, bo odpisał, bardzo się cieszę. Zakładając, że to jest to, do czego mi naturalnie bliżej, o tej męskości, to znajduję w sobie umiejętność prowadzenia różnych tematów czasem ludzi, konkretność, podejmowanie decyzji i upraszczanie. O, bardzo mi się to podoba, upraszczanie. Oj, chciałabym tego więcej w moim świecie. 3. Odpowiedzialność. 4. Nuta rywalizacji. Okej. 5. Sprawczość. Na pewno, bo jej brak sprawia, że czuję się gorzej. Tak, super. Super. Też się zgadzam się z Irkiem właśnie. Jeszcze odnośnie tego, co Irek mówił wcześniej, że ten podział na męska energia żeńska, to jest właśnie, on tego tak nie widzi, żeby to było oddzielne, to właśnie na przykład w tym, co ja teraz powiedziałem, żeby ten przejaw męskości w tym działaniu, żeby iść do innych ludzi i ich podnosić, to z jednej strony jest to męskość, ale z drugiej strony też w tym jest dużo żeńskości, bo jest ta empatia, jest to współodczuwanie tego drugiego człowieka, że on jest kimś więcej, że on też... tym swoim własnym więzieniu, w którym tkwi, w którym my też tkwiliśmy, czy tkwimy nawet dalej jeszcze tam w innych więzieniach, się po prostu czuję, wiesz, ściśnięty, pomniejszony, że nie jestem pewnią siebie, że zasługuję na więcej, więc to jest i męskość, i żeńskość, więc tak naprawdę to jest wszystko też połączone, więc zależy, czy to chcemy na potrzebę to właśnie rozmowy wyszczególnić i osobnie opisać, czy już to na to patrzeć jako tak, wiesz, holistycznie, nie? Więc tak jeszcze chciałem to wspomnieć. Super. W ogóle Irek też jest bardzo ciekawą postacią, pozdrawiam się z tego miejsca, Irku, bo jest mężczyzną, który też tworzy swoją przestrzeń, prostyfacet.pl i też bardzo go za to szanuję, bo on po prostu po swojemu zgłębia ten temat męskości i idąc przez właśnie swoje doświadczenie, dzieli się nim i pokazuje mężczyznom, że kurczę, popatrzcie, są rzeczy, które może wam się wydaje w życiu, że wam nie wyszły, ale można to przekuć na swój ogromny sukces. Więc Irek sam robi... znakomitą robotę, pozdrawiam Ciebie z tego miejsca tutaj, Iwku, cieszę się, że jesteś w moim świecie i też jesteś taką manifestacją męskości, którą dobrze jest widzieć, więc cieszę się, że jesteś. A Kamil, jeszcze do Ciebie pytanie, bo mnie zawsze interesował temat jeszcze małżeństwa, bo to jest temat, który jest bardzo przyziemny, a bardzo wielu ludzi w nowym tym właśnie świecie, a może to jest jeszcze ze starego świata, nie wiem, a może to jest bardzo indywidualna sprawa, czasem wybiera typy relacji, gdzie małżeństwa nie ma. Więc jestem ciekawa, czym jest małżeństwo dla Ciebie, czy to jest ważne, czy to nie jest ważne, jak Ty po prostu na to patrzysz? Znaczy ja jestem na etapie teraz właśnie tutaj z moją Karoliną, że jesteśmy na etapie narzeczeństwa, tak to się nazywa, że jeszcze przed małżeństwem, więc nie mogę mówić w sensie na bazie doświadczenia swojego, jak to jest być już małżeństwem. Ale czym jest dla Ciebie ale małżeństwo? Tak, jest oczywiście, mam tu swoje tam jakieś zdanie, przemyślenia, rozkminy. Wiesz co, z jednej strony też myślę, że tutaj wcześniej system nam trochę tutaj namieszał w głowie pod tym kątem, że tego typu jakieś instytucje, jak małżeństwo, no właśnie małżeństwo w tym przypadku, ale też są jeszcze inne instytucje tutaj gdzieś takie stworzone przez system, one mają w sobie takie ścisłe wzorce, które wiesz, jak powinno być, czym to jest, jakby z góry ustalone przez kogoś, nie? I trzeba się tego tam trzymać, trzeba sobie tam przysięgać wszystko, tam czyjąś trochę prawdę też jakby brać do swojego życia i to mi się trochę nie podoba, że to jest takie też stereotypowo brane jako takie kolejne więzienie, kolejna trochę też szufladka. Też często ludzie właśnie
nieświadomie to zaobserwowałem u swoich bliskich, albo to mi też sami oni mówili, jak tam coś się zmieniło u nich na przestrzeni lat, jak już byli właśnie w związku małżeńskim, to też nieświadomie zauważali właśnie w sobie taką zmianę w zachowaniu, w nawykach pewnych, w relacji, w traktowaniu siebie samego, właśnie wiesz, mąż i żona, już te takie role odgrywane bardziej męża i żony, nie? Że ty już jesteś moim mężem, a ty moją żoną, więc już podchodzimy do siebie trochę inaczej, że coś to w ogóle zmieniło, nie? Bo ja się z tym nie zgadzam, bo ja jestem po prostu za wychodzeniem z jakiejkolwiek szufladki, etykietki i z więzienia po prostu, życie z sobą. I moim zdaniem, jeżeli się czuje to wszystko w sobie, jest się w pewien sposób świadomym, znowu to słowo świadomym, ale czuje się w sobie, kim jesteśmy, na bazie tego czucia obydwie strony, wiesz, zbudowały między sobą fajną relację, otwartą, gdzie jest ta komunikacja, jest ta przestrzeń do bycia sobą, jest to zaufanie, jest to szacunek, jest to zrozumienie, no to tego typu rzeczy w ogóle nie są potrzebne, moim zdaniem, ponieważ osoby te już, ludzie ci sami sobie to ustalili na bazie własnego doświadczenia, swojego życia i to sobie jakoś wypracowali, te takie, wiesz, więzi małżeńskie, one same jakby powstały. Właśnie ja tak rozumiem małżeństwo jako nie instytucję, coś, co jest napisane czy tam gdzieś nabyte, tylko jako takie doświadczenie wspólne na przestrzeni lat, które się, wiesz, krystalizuje i gdzie po prostu wiem, jak z sobą żyć, nie? To jest taki właśnie fajny związek, on jest wtedy dla mnie małżeństwem, nie? Więc tak to właśnie widzę, nie? Ale pewnie, wiesz, pewnie też czeka taki mnie etap tutaj, żeby właśnie wejść w małżeństwo takie systemowe, tak też zrobimy, ale to będzie bardziej świadomie i bardziej z dystansem, że nie robimy to po to, żeby po prostu być oficjalnie mężem czy tam żoną na przykład w tym przypadku, gdzieś tam w systemie jakoś się bardziej ułożyć, tylko dla samego siebie i to też będzie na naszych własnych warunkach, że pewnie sobie z Karoliną przed właśnie tą decyzją siądziemy i fajnie spiszemy, czym w ogóle nasze małżeństwo dotychczasowe było, te nieformalne, jak widzimy na związek, wiesz, co jest fajnego, na co musimy bardziej uwagę zwrócić, porozmawiamy o swoim... Takie partnerstwo, nie? Taki team. No i to takie będzie, wiesz, nasze po prostu, nasz rytuał taki trochę, rytuał też tego słowa nie lubię za bardzo, rytuał w ogóle, ale no coś takiego... A ja lubię. No zależy kto co rozumie. Ja lubię, bo ceremonie, rytuały to jest jakby my uświęcamy coś, my decydujemy, że to jest dla nas ważne i ważne i koniec, kropka. Ale żeby to właśnie było nasze, na naszych zasadach, na naszych tam właśnie też prawach, nie? I naszą wizją to jakoś było tak po prostu poparte, więc no tak właśnie widzę małżeństwo. To też jest kierunek, wiesz, no bycia świadomym, no bo właśnie nieświadomość w systemie to jest to, że bierzemy wszystko z zewnątrz, co nam narzucają i czujemy się potem w tych rolach, tych pudełkach nieszczęśliwi z biegiem czasu i to nas ciśnie i potem, wiesz, rekordowe ilości są rozwodów teraz w świecie i to wszystko też poniekąd stąd się bierze, oczywiście nie tylko, ale to też poniekąd stąd, a jeżeli to jest świadome, na własnych zasadach, dogadane w takiej harmonii dwóch stron, w porozumieniu, w wspólnocie, no to wtedy to jest takie, no wiesz, zgodne z naturą, więc to ma... prawo i też więc taką siłę, aby to przetrwało i się rozwijało fajnie, nie? Super, co powiedziałeś, bo trochę jest ten świat taki bardzo dostępny, nie? Że skoro możemy wszystko, to i możemy cały czas dokonywać wyborów, więc możemy cały czas zmieniać te wybory i ja zrozumiałam, że dla mnie małżeństwo to jest akt wiary w samą siebie, że ja po prostu tę miłość przeniosę przez życie, bo to jest miłość do mnie tak naprawdę, bo ja mogę wejść w relację tak praktycznie rzecz biorąc z każdym człowiekiem i każdego człowieka mogę w stanie pokochać, bo ja kocham siebie przez tego człowieka i jasne, że zakochuję się w jakichś rzeczach, w jakichś bardzo szczególnych, prawda, jego szczególności, wyjątkowości, ale tak naprawdę to jest cały czas mój wybór. I to jest dla mnie takie kluczowe, że po prostu trzymam się tego wyboru, trzymam się go codziennie i trzymam się go przez resztę życia. I wydaje mi się, że to jest niesamowite doświadczenie i że to jest coś przepięknego. I niedawno dopiero ustaliłam sama ze sobą, że chcę tego doświadczyć, bo wcześniej wcale nie miałam ochoty na kajdany, jakieś więzienie mnie, a tak naprawdę to nie jest więzienie żadne, to jest po prostu wybór i to jest po prostu piękne doświadczenie takiego budowania teamu dzień po dniu, korygowania, poprawiania, znowu budowania, tak. Nie? Więc jest tak, to tak, wyzwanie.
No jest wyzwanie na pewno, nie? Ale to też jest fajny obszar do, wiesz, do rozwoju, żeby też zanotować potężny progres w swoim tak. życiu, jeśli chodzi o taki, wiesz, ten wewnętrzny świat i o rozwój własny, więc i też fajnie, że fajne jest to, że zanim dwie strony tak jakby usiądą z sobą i porozmawiają na temat, czym ten związek jest, czym ma być i jak to się uwspólnić, to też chyba takim krokiem uprzedzającym to i potrzebnym, o którym też się często zapomina tu w naszym świecie, jest to, aby każda z tych stron osobno, sama z sobą usiadła tak. i się sama zastanowiła, czym ten związek dla mnie jest i czym druga osoba w tym związku dla mnie jest, bo ona jest punktem odniesienia, który daje mi te warunki, tą możliwość, aby ja mógł doświadczać pewnych aspektów w siebie, które już we mnie są, w tej pełni we mnie, którą chcę, wiesz, uzewnętrznić właśnie, czy to właśnie bycie osobą, wiesz, kochającą, odpowiedzialną, czułą, troskliwą, tego typu sprawy, nie? Żeby też właśnie najpierw człowiek, obydwie strony po prostu zastanowiły się, czym ta druga osoba jest i jakie daje mi warunki, możliwości, abym co ja mógł w sobie doświadczać, nie? Bo też często w tym starym świecie jeszcze obecnie wychodzimy do związków, właśnie to też o tym mówiliśmy, z poczucia braku w sobie, nie? Że to takie związki są takimi umowami, biznesami trochę, nie? Że mi brakuje tego w sobie, czuję tą pustkę, ale ta druga osoba to ma, nie czuję się bezpieczna, przypuśćmy, jako kobieta, mężczyzna ma w sobie to poczucie bezpieczeństwa, tą siłę, więc po prostu, wiesz, podpisujemy deal, że ja z nim będę, gdzieś tam nieświadomie, żeby się czuć bezpieczna, on będzie ze mną po to, bo on czegoś tam nie czuje w sobie, ja mu to dam i takie to po prostu bardziej jest, potem się stąd biorą manipulacje, jak ty też o tym wspomniałaś, i tak dalej właśnie, więc, ale tak już bardziej w sobie rozwiniemy tą świadomość, żeby wiesz, czuć tą pełnię bardziej w sobie, że to wszystko jest nas, to wtedy, jak dwie pełnie się spotykają w związku, to wtedy uzewnętrznia jest ta wymiana, a nie bardziej branie, takie już typowo branie poprzez po prostu potrzebę brania, jak taki nauk, bo tego nie ma, tylko wiesz, czujemy to w sobie i dzielimy się tym, czym chcemy, nie? Więc taki jest związek. Super to powiedziałeś, myślę, że to było bardzo kluczowe w ogóle dla wszelkich relacji, że ja po prostu mam świadomość, że ja jestem wszystkim, jestem pełnią i nie ma we mnie żadnego braku. I wtedy popatrzcie, jaką moc macie, nie? Że zwracacie sobie tą moc, że tak naprawdę ten brak jest tylko iluzją, właśnie iluzją tego, żebym ja mogła znowu doświadczyć czegoś, co ja nazwałam w tym świecie miłość. Że ktoś mnie głaszcze po głowie, że ktoś mnie przytuli, że ktoś mnie po prostu wleje tam, gdzie ja niby nie potrafię sobie sama wlać. Bzdura. Ja potrafię wszędzie sobie sama dać wszystko i wszędzie sobie wlać miłość. Bo ja jestem tą miłością, jestem tą pełnią. I wtedy ja idę do partnera mojego z zupełnie innej pozycji, że ja chcę z nim doświadczać życia. Ja chcę z nim doświadczać wschodów i zachodów słońca, ja chcę z nim doświadczać skrobania kartofli i lepienia klusek śląskich. Ja chcę z nim wchodzić na najwyższe moje szczyty góry, tak? Ja chcę z nim wędrować. I wtedy, bo też jak mówiłeś, to sobie pomyślałam o oczekiwaniach, nie? Czy my jesteśmy w stanie się ich w ogóle wyzbyć w relacji? No ciężko będzie, bo to zawsze będą oczekiwania, nie? Więc... No właśnie, nie? Bo tylko żeby to trochę zminimalizować te oczekiwania, żeby one nie rządziły tym związkiem, o to chyba chodzi, żeby znowu był ten balans, nie? Więc to... Tak. Tak, no bo mamy też prawo mieć oczekiwania, mamy prawo oczekiwać, że to będzie na przykład najlepsza relacja z możliwych, że to będzie, że tam będzie miłość, mamy prawo oczekiwać, że nam się uda. Wiesz, jakby można to tym słowem się pobawić. Dokładnie, tak. Bo ono nie chodziło też o to, wiesz, że ktoś oczekuje, że ta druga strona będzie taka i taka, o takie oczekiwania, żeby po prostu stał się kimś innym niż jest, tym kim tam ja chcę, żeby on był, nie? O takie oczekiwania, takie trochę chore bardziej oczekiwania. Ale one też są częste w tym świecie. Tak samo jest... I są po prostu. Tak. Oczekiwania nie? Będą. Tak jakby trzeba być, obserwować się i się zastanawiać, okej, z czego we mnie to oczekiwanie wypływa? Dlaczego ja oczekuję od tej osoby, że ona zawsze będzie, że ona zawsze mnie wesprze, że ona zawsze mnie pogłaszczy po głowie? Z jednej strony, wracając do takiego mojego patrzenia na rzeczywistość, jakby ja jestem w stanie, jeżeli naprawdę uwierzę w to, co mówię, to jestem w stanie przejawić każdą wersję danego człowieka. Czyli jestem również w stanie przejawić wersję, którą po prostu chcę widzieć danym człowieku. Właśnie, że ta osoba zawsze będzie, że ona zawsze mnie wesprze, że ona zawsze po prostu mnie pogłaszczy po głowie, jak tego będę potrzebować. Bo popatrzcie, jak się tak zastanowimy nad tym, to my mamy do tego prawo. Mamy prawo mieć takie relacje, gdzie ktoś zawsze stoi za nami murem. Nieważne, czy pitolimy farmazony i ta osoba się z tym nami nie zgadza. Mamy prawo mieć takie relacje, gdzie ktoś
po prostu wiadomo, że kocha nas po prostu bezwarunkowo. I mamy prawo takie relacje w naszym świecie manifestować, więc też to było dla mnie ważne, żeby zrozumieć, że okej, dobrze, to jest też okej i to też jest fajne i nie muszę z siebie tego pozbawiać. I też chcę takie relacje w moim świecie mieć, gdzie po prostu zawsze wiem, że na przykład rodzice, no to jest taka relacja, nie? To jest taka najpierwsza relacja, że oni po prostu, kurde, co ja bym tam nie nawyrabiała w tym życiu, to oni po prostu zawsze będą i zawsze mnie będą kochać. Więc możemy takie relacje po prostu w naszym świecie manifestować, bo możemy zamanifestować tu wszystko. Więc praca znowu jest do siebie. Kamil, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie w świadomej męskości i żeńskości, ale tak naprawdę dużo rozmawialiśmy ogólnie o męskości. Bardzo mi się podobało, że cały czas starałeś się wszystko odnosić do punktu swojego doświadczenia, a doświadczasz tej rzeczywistości jako mężczyzna. I jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia niż mój. Więc cieszę się, że nim podzieliłeś się. Bardzo mnie raduje, kiedy widzę mężczyzn, którzy po prostu mówią, moja, ojej, uciekł nam Kamil, nagle go wywaliło, ciekawe co się stało, gdzie to dokończę. Lubię, uwielbiam, kiedy mężczyźni po prostu pojawiają się i mówią, moja kobieta, ja z moją kobietą to będę tworzyć, ja ją wybieram, ja to wybieram. I jest to taki moment, w którym po prostu mi serce rośnie, bo mam taką wiarę w ogóle w męskość, coraz większą. I bardzo mi się podoba to, że mężczyźni się budzą do czego? No właśnie do tej swojej mocy, do tego czym są, do tego jacy są, do tego po prostu jak się tutaj chcą przejawiać w swoim świecie. Trochę Was zagadam, bo mam ciągle nadzieję, że Kamil wróci, bo go nagle wywaliło. Nie wiem, co się stało. O, już jest. Jesteś chyba... O, teraz już powinieneś być. Coś... Nie wiem, wywaliło mnie po prostu. Myślałem, że nie ma internetu przez chwilę, ale wiesz, widziałem dalej Ciebie, jak Ty sobie tu rozmawiasz sama, więc internet jest. Za długo rozmawiamy, pewnie już BeLive się bardzo... Ale podsumowałam to, że po prostu serce mi się raduje, kiedy właśnie widzę takich mężczyzn świadomie wybierających swoje doświadczenie i którzy potrafią opowiadać o rzeczywistości i o byciu mężczyzną w taki sposób, w jaki ty to zrobiłeś, bo daje mi to ogromną nadzieję w ogóle dla tej zmiany, która idzie, dla globalnego przebudzenia, które już jest naszym udziałem. Ja odsyłam Was do przestrzeni Kamila, globalneprzebudzenie.pl, ale też chciałam Ci ogromnie podziękować i życzyć po prostu, żeby ta świadomość, którą jesteś, i którą tak pięknie tutaj wyrażasz, żeby ona po prostu w wielu mężczyznach i kobietach była takim ziarnem, które po prostu, takim światłem, które rozjaśni ich momenty gdzieś trudne. Wielkie dzięki, Natalio. Myślę, że to w ogóle bardzo ważny temat jest, który dzisiaj poruszyliśmy i warto takie tematy tutaj poruszać i rozmowy nagrywać. I też tak chciałem zaznaczyć, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, takie różne moje tutaj wglądy i przemyślenia, to mówiłem to z poziomu właśnie swojego rozpoznania, ale też zaznaczyć chciałem, że jestem w trakcie tych procesów i to też nie jest tak, że ja już to wszystko jakby dokonałem sobie, czy osiągnąłem. Czasami właśnie to, o czym mówiłem, to jeszcze gdzieś jest trochę przede mną, że już jestem tego gdzieś w połowie drogi albo bliżej, ale cały czas to w sobie integruję i tą męskość jeszcze tam gdzieś pracuję nad tym wszystkim, więc też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że już to wszystko tam we mnie jest ułożone fajnie. Właśnie nie, ja jestem w swoich tam procesach, w swojej ścieżce. I tak do końca życia chyba będziemy mieli, nie? Jestem ciekawa, słuchaj, wyobraź sobie, gdzie my będziemy za rok, gdzie my będziemy za 2 lata. Jak popatrz, wszystko tak niesamowicie przyspieszyło i też to... No, nazwijmy to budzenie się, ale to chyba jest poszerzanie się bardziej świadomości w ludziach. Bo to się po prostu dzieje na taką skalę. Tak, i to przyspiesza i to są takie, ja widzę, ja to obserwuję, że to są takie momenty, że ktoś na razie się do czegoś przyczepił, na przykład czakry, nie? Wiesz, praca z energią, praca z czakrami, jakby, albo barce, albo jakieś reiki, jakieś różne systemy, ale i tak każdy zobaczy, że to jest tylko jakiś krok, jakiś
etap, jakiś element, że za moment po prostu wyjrzymy zza rogu, a tam wow, tam jest jeszcze większa piaskownica, większe jeszcze pole do zabaw i eksperymentowania. I dla mnie teraz najciekawsze jest wejście w przestrzeń takiego dziecka, które odkrywa, eksploruje, pobawi się, zostawi, idzie dalej. Bycie dzieckiem jest to, ma to fajnego do siebie, że ten czysty umysł jest, nie ma tych takich nastawień, jakichś oczekiwań i że coś musimy zobaczyć, tylko jest ta świeżość w perspektywie i to stąd się biorą fajne rzeczy. Więc no i właśnie, a ja to u siebie, to wszystko, co mówiłem, czy to sprawczość, czy ta odpowiedzialność, czy ta odwaga, to cały czas u mnie jest w procesach. Wiesz, rok temu założyłem ponad kanał swój na YouTubie, gdzie jeszcze przed tam pół roku wcześniej, nie myślałem, że będę na tyle miał w sobie właśnie też i odwagę, żeby siebie tak przed kamerą wyrażać, więc byłem totalnie zblokowany, więc to już puściło. Teraz to puściło, wiesz, trochę, ale dalej jeszcze mam takie swoje dalsze tam jakieś projekty, cele, marzenia, nad którymi muszę pracować na poziomie odwagi, żeby wyjść z tym, nie? Więc to cały czas wszystko u mnie tam gdzieś transformuje się. Pięknie. Wspomnieć właśnie, że tam, że to się dzieje cały czas. A tobie, Natalio, chciałem podziękować za też twoją działalność, też twój kanał, sama nazwa właśnie Republika Długich Spódnic, to bardzo ja to odbieram z tym procesem przebudzania się tego pierwiastku żeńskiego na ziemi, tej świętej, boskiej kobiecości, tak. która tutaj zalewa naszą ziemię i po to, żeby ją, wiesz, też i uzdrowić, i zharmonizować, i tą równowagę przywrócić między męskim a żeńskim, bo to o to w tym wszystkim chodzi, więc fajnie, że ty jesteś takim tutaj przejawieniem tej energii w działaniu i że swoją taką tutaj postawą, swoimi nagraniami też jakby poniekąd inspirujesz kobiety, otwierasz, dajesz takie wskazówki, prowadzisz też je, więc wielkie dzięki za to, no bo to jest idealnie synchronizowane z tymi procesami, które teraz biorą tutaj miejsce, o których ja często właśnie mówię i piszę, więc... Ale to tylko dopowiem, bardzo ci dziękuję za te miłe słowa, bo ja już jestem krok dalej i to jest w ogóle właśnie śmieszne, bo nazwa została i ciągle tutaj działam, natomiast już nie chodzę w długich spódnicach, aczkolwiek to był etap w moim życiu, który był bardzo ważny i on mi pomógł wejść właśnie w tę miękkość, bo mi się wydawało, że jestem tak bardzo w męskiej energii, a tak naprawdę zobaczyłam, że może teraz czas jestem mocniej w męskiej energii, bo jestem bardziej określona niż byłam wtedy, jak chodziłam w tych spódnicach. Ale to są wszystko jakby, ja tak postrzegam cały ten kanał mój, to wszystko, co my robimy. My, i dla mnie my jesteśmy artystami naszego życia. I my po prostu bawimy się w kreowanie. I my bawimy się w poszerzanie siebie. Jeżeli coś jest gdzieś, czuję, że nie jest może moją najmocniejszą stroną, to ja właśnie tam idę w to i zaczynam eksperymentować. Pamiętam moje początki, to było prawie już w sierpniu będzie 5 lat temu i po prostu ja eksperymentowałam, jak to jest po prostu pokazać się ludziom i mówić do nich, jak to jest w ogóle komunikować się z nimi przez takie medium. Natomiast mamy piękne czasy, bo możemy się komunikować przez takie różne media. Możemy po prostu stworzyć wszystko z niczego i możemy stworzyć niesamowite biznesy, jeżeli tylko sobie zaufamy, że ten Bóg we mnie prowadzi mnie przez te wszystkie czyszczenia mojej podświadomości i naprawdę dojdę do miejsca, w którym ja absolutnie jestem dla siebie samej brakującym puzzlem i po prostu jestem w totalnym przepływie tej boskości, nie? I to są takie momenty, których ja doświadczam, jak ja mówię do ludzi. Ty tego też doświadczasz, bo też ja widzę ten kanał, który po prostu przez ciebie idzie. Słyszę słowa, które mówisz, to co dzisiaj padły. Naprawdę ja myślę, że to jest takie nagranie, które trzeba sobie odsłuchać, bo ta świadomość, którą ty strumieniowałeś, ona po prostu odcisnęła się przepięknym kodzie właśnie w słowach, które tutaj ty sformułowałeś na potrzeby tego przekazu i warto czasem coś takiego jeszcze raz odsłuchać, bo uwierzcie mi, że tak się wydaje, że my tylko mówimy do siebie, ale my po prostu zmieniamy kody myślenia w was i w nas równocześnie, więc dla mnie język jest najpotężniejszym narzędziem działania, stwarzania i widzę, że naprawdę każde wypowiedziane słowo, ono ma moc uzdrawiania światów ludzi, bo wystarczy, że ktoś uznaje za prawdę w swoim świecie, a że jesteście bogami swojego świata, więc cokolwiek uznacie, tak się stanie. Więc wystarczy, że uznacie jakieś jedno przypadkowe słowo, nawet wypowiedziane podczas takiej rozmowy, to po prostu możecie dokonać takiego shiftu w waszym świecie, że naprawdę z punktu A do punktu nie wiem jakiego, przeskoczycie nagle.
i to się może tak stać nagle. Ja wiem, bo ja jestem tego, ja to doświadczam w moim świecie bardzo często, więc po prostu słowa są dla mnie przepotężne. Dziękuję Ci bardzo, Kamil. Powiedz jeszcze do mężczyzn coś, co uznasz, że powinni teraz usłyszeć, jeżeli są w tych momentach, gdzie w siebie wątpią. To teraz dałaś mi tutaj wyzwanie. Co powiedzieć? Co byś sobie powiedział? Jakby ja zawsze tak myślę, co ja bym sobie powiedziała, kiedy ja jestem w tym moim ciemnym zaułku i po prostu widzę, że tam już nie ma światła i nie ma pomocy z zewnątrz. Ja wtedy przywołuję Boga, którym jestem. To przede wszystkim, wiesz co, to, że zawsze tutaj w nas, w mężczyznach jest ta cała informacja, wiedza i ścieżka, kierunek, który nas zaprowadzi do wyjścia z tego zaułka, że to wszystko jest już w nas, tą wiedzę mamy w sobie i żeby po prostu ufać mocno samemu sobie, przede wszystkim sobie zaufać, wejść w zaufanie, otworzyć się na tą wiedzę w nas, nie bać się swoich właśnie emocji, swoich też uczuć, zmierzyć się ze wszystkim w tym, co doświadczamy, otworzyć się na swoje właśnie emocje, w sensie, że połączyć się z nimi, że zaprzestać ten opór non-stop stawiać, bo to my jako mężczyźni mamy tak, że jak coś czujemy, emocje w sobie nieprzyjemną, niechcianą, negatywną tak zwaną, od razu to ucinamy w tym oporze, ten konflikt stwarzamy, żeby to odciąć, ale właśnie, żeby podejść z tej strony tej energii właśnie żeńskiej, męskiej, żeby po prostu wejść w te emocje, poczuć je, zaakceptować, rozpłynąć się w nich, dać im pozwolenie. I jak to zrobimy, będziemy pływali w tym oceanie naszych emocji, to się okaże, że one takie ciężkie wcale nie są, a na dnie tego oceanu kryją się te skarby z tą informacją, z tym całym planem, z tą mapą życia, co robić, aby po prostu iść w tym kierunku, żeby po prostu przejawić to swoje, wiesz, samospełnienie, zadowolenie, pasję, żeby było ekscytacji w tym życiu dużo i tej wolności, i tej obfitości przede wszystkim różnego rodzaju, więc przede wszystkim połączyć się samym sobą jako mężczyźni, czyli ze swoimi emocjami. To właśnie taki jest etap, teraz czuję to u siebie i też kolektywnie jako mężczyźni ten teraz krok stawiamy w tamtym roku i też jeszcze w tym, że po prostu integracja, komunikacja ze swoimi emocjami właśnie. Nauka po prostu jak takie dziecko w podstawówce, nauczyć się po prostu od podstaw odczuwać swoje emocje. I jak to zrobimy, to tam też nam się na poziomie tu umysłu i też czucia ta ścieżka dalsza życia, wyjścia z tych po prostu swoich tutaj zakrętów rozjaśni, więc to taką daje wskazówkę, żeby na tym się skupić właśnie. Bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, moim gościem był Kamil Mierzeń z Globalne Przebudzenie. Bardzo Ci dziękuję, Kamilu. Wszystkiego, co najlepsze życzę Tobie i do zobaczenia na tych ścieżkach w jakimś innym punkcie i miejscu. Dziękuję Wam za obecność i za komentarze. Transmisja jest do odsłuchania na Facebooku i na YouTubie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tak, dziękuję Tobie, Natalio, również. Wielka wdzięczność za rozmowę. Super to płynęło, super się rozmawiało. I także chciałem pozdrowić wszystkich widzów, którzy to zobaczyli i jeszcze zobaczą. I także zaprosić na mój kanał na YouTubie o nazwie właśnie Globalne Przebudzenie. Więc dziękuję Wam wszystkim. Książki są też, prawda? Książki. Tak, jeszcze książki. To tam już, jak ktoś będzie chciał, to na YouTubie tam informacje też znajdzie, gdyby tam. Tak, i na stronie internetowej globalneprzebudzenie.pl, którą tutaj teraz wyświetlam. I bardzo tam zachęcam Was, jak wejdziecie w zakładkę sklep, to znajdziecie książkę Kamila, a słuchajcie, moja książka, bo ja już ją dokończyłam, myślę, że już niebawem, aczkolwiek jeszcze jestem na etapie początkowym, bo edycji, reedycji, redakcji i składu, więc, ale liczę na to, że to naprawdę pójdzie jak burza, nazywa się Z tęsknoty do niewybranych ścieżek i jest takim bardzo osobistym komentarzem i takim bardzo osobistym przejawem mnie samej, ale też pokażę Wam, jak można popatrzeć na wszystkie Wasze historie, z jakiego miejsca i jak odczytać potencjały, które są w tych historiach zawarte. Więc myślę, że będzie to ogromna transformacja dla osób, które ją zakupią i ta książka po prostu zadziała cuda. Taka jest moja intencja. Tak więc wypatrujcie jej niebawem, zasubskrybujcie też kanały Kamila i mój i widzimy się w kolejnym spotkaniu, a myślę, że już niebawem, bo pojawi się kolejny odcinek. Więc dzięki, Kamil, przytulam Cię ciepło i do zobaczenia. Wielkie dzięki Tobie, Natalio, a także wszystkim widzom. Pozdrawiam Was serdecznie.